Wtedy się wszystko wyda, że nas widać i słychać. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, profesora Tomasza Wróbla. Pan profesor jest kierownikiem katedry i kliniki hematologii, nowotworów krwi i transplantacji szpiku Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Musiałam sobie to długa nazwa. Zapisać, bo bardzo długa nazwa. Opowiemy dzisiaj o tym, co się dzieje w ciele, w naszym ciele podczas choroby hematoonkologicznej i pan profesor świetnie o tym opowiada, a nawet przygotował dla Państwa kilka slajdów. Witamy Państwa wszystkich, dziękujemy, że się dzielicie. Króciutko jeszcze my się przedstawimy, reprezentujemy Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, to jest już kolejny webinar na temat dla pacjentów hematoonkologicznych. Ja się nazywam Elżbieta Majewska, moja koleżanka Dzień Magdalena dobry, witajcie. Nazywam Magda Knefel. Tak, wspólnie od wielu już lat działamy w Stowarzyszeniu Polskie Amazonki Ruch Społeczny, natomiast od tego roku realizujemy ten projekt dla właśnie osób chorujących na choroby hematoonkologiczne, więc mamy nadzieję, że ta dzisiejsza godzina z panem profesorem będzie taką doskonałą okazją, żeby poszerzyć swoją wiedzę, ale też bardzo was zachęcamy do tego, żeby zadawać na bieżąco pytania dotyczące tego, co was nurtuje, ponieważ tak naprawdę pan profesor zgodził się tutaj po prostu być dla was i służyć swoją wiedzą po to, żeby właśnie te wszystkie wątpliwości, obawy móc wyjaśnić. Plan jest taki, że na początku oddamy głos panu profesorowi. Pan profesor, tak jak mówiłam, przygotował kilka slajdów i opowie nam o tym, co się tam dzieje. My w tym czasie też w razie czego będziemy zadawać pytania, które mamy przygotowane i wy też zadawajcie swoje. To będzie trwało godzinę, potem króciutka przerwa i w drugiej części opowiemy o tym z kolei, co się dzieje w naszym ciele i mózgu w czasie przeżywania stresu. No dobrze, to co? Zaczynamy w takim razie. To co, może prezentację włączę, tak? Bardzo proszę, jeśli to jest możliwe, tak? Czy ja mogę się nią dzielić, czy to jak będzie ze zmianą slajdów? Nie wiemy. Zobaczymy. Ja w każdym razie, zanim się slajdy uruchomią, chciałbym jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie przywitać. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i możliwość spotkania z Państwem, to niewielkie opóźnienie też z mojej winy, od razu się przyznam. Jakoś miałem kłopoty z połączeniem się, ale na szczęście się udało. Rzeczywiście miejsce, w którym pracuję, czyli Klinika Hematologii we Wrocławiu, nazwa długa, ale no wiadomo, chodzi o nowotwory krwi. I od tego może zacznijmy. Bo te nowotwory krwi, one takie, jak patrzymy o onkologii, to bardzo często jest tak, że gdzieś te nowotwory krwi, one gdzieś tak znikają, nie mają takiego medialnego odbioru jak inne nowotwory. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że są choroby nowotworowe lepsze lub gorsze, tylko chcę powiedzieć, że często o nich się tak jakoś nie pamięta, też i decydenci nie zawsze wiedzą, nawet w społecznym odbiorze często jak się mówi o nowotworach hematoonkologicznych, to właściwie nie wiadomo o co chodzi. Dlaczego tak jest? Ponieważ mamy kilka podtypów tych chorób, jeśli mógłbym poprosić, czy to ja mogę zmieniać? Aha, to ja sam mogę zmieniać, super, to ja zmieniam w takim razie. Co to są za nowotwory? To są choroby nowotworowe, które wywodzą się z komórek szpiku kostnego albo z układu chłonnego. Tutaj Państwo macie taki schemacik prosty, szpik kostny, wiadomo, znajduje się w kościach i w nim wytwarza się krew. Tak? To jest taka fabryka, w której tworzą się różne elementy krwi. Część tych komórek później przechodzi do układu chłonnego, do węzłów chłonnych, tak? I one spełniają bardzo ważne funkcje, o których sobie też za chwilkę powiemy. No i niestety, jeśli dochodzi do zmian nowotworowych w którymś z tych układów, no to wtedy mamy właśnie, mówimy o tym, że mamy do czynienia z nowotworem hematologicznym. Tutaj jeszcze chciałem Państwu pokazać, ponieważ ta produkcja w szpiku, o której wspominałem na początku, to jest bardzo złożony proces, zresztą wspaniały. To trzeba powiedzieć, że nasz organizm jest tak skonstruowany, że naprawdę dzieje się w nim wiele wspaniałych rzeczy.
I jeśli popatrzymy na ten taki skomplikowany schemat, to mamy tak zwaną komórkę macierzystą, o której wszyscy na pewno Państwo słyszeliście, o komórkach macierzystych. Te komórki właśnie przeszczepiamy, tak a propos, jeśli mówimy o przeszczepach szpiku, to bardzo często jest tak, że my właśnie przeszczepiamy komórki macierzyste. I teraz proszę zobaczyć, z nich różnicują się bardzo różne inne komórki, krwinki czerwone, czyli tak zwane erytrocyty. No one przenoszą hemoglobinę, dzięki nim funkcjonujemy, prawda? Płytki krwi, większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma coś takiego jak płytki krwi, a one są niezbędne do prawidłowego krzepnięcia. Jak się skaleczymy, to tworzy nam się strupek, prawda? No a jak to się dzieje, że ten strupek się tworzy? No między innymi właśnie te płytki krwi pełnią taką funkcję. Wreszcie granulocyty, różne rodzaje białych krwinek i limfocyty, które pełnią funkcje obronne w naszym organizmie. One nas chronią przed wirusami, bakteriami, również przed komórkami nowotworowymi, które powstają w naszym organizmie. Oczywiście u pacjentów hemato-onkologicznych ten system nie zawsze jest sprawny i dlatego też choroba nowotworowa się rozwija, natomiast cały ten układ odpornościowy no, pełni właśnie takie istotne dla nas funkcje. Tak wygląda właśnie zdrowa krew, tak? Czyli mamy w niej dużo różnych elementów, z których najwięcej to są właśnie krwinki czerwone z takim pięknym, dyskowatym kształcie. One nie mają jądra komórkowego, przenoszą tlen. To jest ich jakby główna funkcja w hemoglobinie, dlatego zawierają żelazo, tak? Jest tam hemoglobina i one są czerwone, przenoszą tlen. Mamy białe krwinki, właśnie które pełnią funkcje obronne, mamy te płytki, o których wspominałem. I druga ta część to jest układ chłonny. Proszę Państwa, układ chłonny, my w naszym organizmie mamy kilkaset węzłów chłonnych, tak? Nie wiemy o nich, nie interesują nas one do momentu, kiedy niestety nie zdarzy się choroba typu chłoniak, prawda? Bo to jest jedna z chorób hematologicznych, to jest właśnie chłoniak. Mamy ponad 60 typów chłoniaków, tak? Mamy kilkanaście typów białaczek, tak? Bo białaczki i chłoniaki to są te najczęstsze nowotwory hematologiczne, tylko że mamy ich wiele podtypów i dlatego nie mamy jednej białaczki, nie mamy jednego chłoniaka, dlatego statystyki słabo wykrywają nowotwory hematologiczne, bo mamy jednego raka piersi, mamy jednego raka płuca, znaczy upraszczam, oczywiście też są podtypy, tak, ale generalnie kodujemy to jako jedną chorobę. Natomiast chłoniaki, białaczki, one mają osobne kody i dlatego często te choroby hemato-onkologiczne w oczach decydentów, w oczach mediów, w oczach społecznych tak właściwie nie są zbyt widoczne. Jeszcze o białaczce ktoś tam słyszał, szczególnie starsze pokolenie, jak oglądało film Love Story, nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta ten film, bo ja akurat jeszcze go pamiętam, no to tam rzeczywiście główna bohaterka właśnie chorowała i przegrała walkę z ostrą białaczką, no to był dosyć stary film, dzisiaj myślę, że jej szanse na przeżycie i na szczęśliwe życie z Ryanem O'Neillem byłyby znacznie większe, no ale wtedy no, tak to rzeczywiście wyglądało. I teraz pytanie, jak te choroby, bo pacjenci często mnie pytają, no, skąd się biorą te choroby, dlaczego ja choruję, tak? Nie, dlaczego mnie dotyczy choroba nowotworowa. I tutaj odpowiedź jest złożona, tak? Bo w przypadku chorób nowotworowych, takich jak białaczka, chłoniak czy każdy inny nowotwór, nie ma jednej, zwykle nie ma jednej prostej odpowiedzi, że to jest jeden winowajca, tak? Na pewno to, co prowadzi do rozwoju choroby nowotworowej, to zmiany genetyczne, tak? Czyli to, co widzicie Państwo po lewej stronie, ten układ DNA, tą helicę DNA, jeśli tu dojdzie do mutacji, krytycznych mutacji, przeważnie jest ich kilka, nawet nie jedna, no to wtedy jakby cała ta machineria komórki ulega zaburzeniu i dochodzi do niekontrolowanego dzielenia się komórek, tak? Bo w naszym organizmie komórki dzielą się nieustająco, ale one podlegają regulacji samoistnie. Kiedy jest potrzeba, to się dzielą, jak nie, to następuje hamowanie. W sytuacji nowotworowej tego hamowania nie ma. Komórki dzielą się bez kontroli. Nasz organizm traci na ten wpływ i tu widzimy po prawej stronie, że tych białych krwinek tam było mało, a tu już zaczyna być ich dużo. Oczywiście krwinki czerwone, wtedy jest ich coraz mniej, no i pojawia się problem. Pytanie, skąd się biorą te mutacje? Co prowadzi do ich pojawienia się, tak? I tutaj odpowiedź jest następująca. Po pierwsze, to są czynniki zewnętrzne, które prowadzą do pojawienia się mutacji. Po drugie, pewna wrażliwość genetyczna, można tak powiedzieć. Inaczej mówiąc,
to nie jest tak, że białaczka jest chorobą genetyczną. Pewna podatność na choroby nowotworowe może być genetyczna, natomiast najczęściej to wygląda w ten sposób, że musi zadziałać czynnik zewnętrzny u osoby, no, nazwijmy to wrażliwej. Jakie to są czynniki zewnętrzne? No, mogą to być i są to na pewno czynniki środowiskowe, takie jak na przykład zanieczyszczenie środowiska. Tak? O tym w Polsce mówi się teraz trochę więcej, ale to jest ciągle za mało, tak? Jeśli, jak tutaj widzę, Państwo są z różnych miejscowości w Polsce, tak? Wszędzie, tak jak na przykład we Wrocławiu, teraz w porze zimowej powietrze jest zatrute, tak? Mamy drobne cząsteczki PM10, PM2,5 i tak dalej, tak? Samochody stoją w korkach z diesli i starych 25-letnich samochodów, które mają wycięte katalizatory, idzie dym, tak? W takiej pięknej miejscowości jak Nowa Ruda, gdzie bardzo lubię jeździć, która leży w dolinie, tam jest bardzo pięknie, ale w lecie, bo jak się pójdzie w zimie, to tam kiedyś myślałem, że to po prostu mróz, taka szarówka, ale to nie jest mróz ani szarówka, tylko po prostu dym wiszący z kominów i z pieców. Niestety często jest tak, że nasze społeczeństwo za mało się o tym mówi, tak? Za mało. Powinniśmy mieć świadomość tego, że zanieczyszczenie środowiska jest bardzo istotnym czynnikiem mutagennym, tak? Narażenie na substancje chemiczne, na promieniowanie jonizujące, na pole elektromagnetyczne, to wszystko, co nas otacza. Rodzaj pożywienia, prawda? To ma ogromne znaczenie i u osób wrażliwych może wywołać białaczkę. Infekcje. Niektóre choroby są związane z infekcjami, tak? Mogą to być infekcje wirusowe. Oczywiście nie mówimy o wirusie grypy czy nawet COVID-zie, natomiast wirusy, różnego rodzaju retrowirusy mogą powodować mutacje genetyczne, ale nawet powiem Państwu, jak taka bakteria, którą pewnie wielu z Państwa słyszało o niej, jak Helicobacter pylori, która jest odpowiedzialna za pojawienie się choroby wrzodowej żołądka, to u niektórych pacjentów ona może powodować rozwój chłoniaka, tak zwanego chłoniaka malt żołądka, właśnie na podstawie zakażenia Helicobacter pylori u osób wrażliwych może dojść do rozwoju takiego chłoniaka i co ciekawe, w wielu przypadkach wystarczy go leczyć tak, jak się leczy eradykację Helicobacter pylori, czyli jeśli się usunie tą bakterię, to w niektórych przypadkach ten chłoniak sam się cofa, nie trzeba stosować żadnego innego leczenia. Czyli czynniki bakteryjne również mają ogromne znaczenie. Ja specjalnie dużo mówię na temat tego zanieczyszczenia, bo wierzę też w to, że Państwo jako stowarzyszenie, jako grupy pacjenckie macie też dużą możliwość nacisku na decydentów, na posłów, bo to jest niezależne od polityki, to po prostu wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Trzeba to ludziom uświadamiać, że ekologia to nie jest fanaberia jakaś, nie? To jest zdrowie, nie? I po prostu, bo już o paleniu papierosów, prawda, nie wspomnę, bo to już nawet szkoda, myślę, że w tym gronie mówić. Więc wracając do tego, jak rozwija się białaczka, ona występuje u osób z pewną podatnością genetyczną, podkreślam, nie dziedziczoną, tylko pewną podatnością genetyczną, ale zwykle też działają czynniki środowiskowe, bądź to infekcyjne, bądź toksyczne, różnego rodzaju, o których wspominałem. To prowadzi do rozwoju tej choroby. Jakie są najczęstsze objawy nowotworów krwi? I tutaj mamy bardzo szerokie spektrum. Od razu mogę powiedzieć, że one nie są specyficzne. Nie ma jednego prostego objawu, który może nam powiedzieć, że pacjent ma jakąś chorobę nowotworową krwi, tak? Bo powiedzmy, są takie schorzenia, gdzie te objawy są bardziej charakterystyczne, tak? Gdzie szybciej myślimy o tym, że mamy do czynienia z, powiedzmy, z chorobą nowotworową. Natomiast w przypadku nowotworów krwi one są dosyć mało specyficzne, mało tego, u części pacjentów ich w ogóle może nie być, nie? To znaczy, ja na przykład miałem pacjenta, młodego chłopaka, który jedynym jego objawem było to, że jak grał w piłkę, to się zaczął szybciej męczyć, ale grał normalnie mecze, tak? I okazało się, że ma ostrą białaczkę. Akurat po prostu to był taki sygnał, który gdzieś tam przypadkowo zupełnie wykryty. Wielu pacjentów nie ma wcale objawów, ale jeśli one są, to są, tak jak mówię, mało specyficzne. Tutaj na tym slajdzie one są tak, jako tak zwane systemowe, to znaczy systemowe, utrata
strata masy ciała, nie? Mówimy 10% w ciągu 6 miesięcy, tak? Gorączka powyżej 38 stopni, właściwie bez istotnej przyczyny. Nawracające zakażenia, to też powinno budzić niepokój. Jeśli ktoś raz ma zapalenie płuc, raz ma zapalenie oskrzeli, to się wszystko powtarza, no to znaczy, że coś jest nie tak. Powiększenie węzłów chłonnych, tak? To może być w chłoniakach, w niektórych typach białaczek, tak? Ono, te węzły zwykle są niebolesne. Twarde, one wykazują stały wzrost, tak, są zrośnięte z podłożem zwykle, tak, to nie są węzły, bo węzły zapalne w przypadku jakiejś infekcji też się potrafią węzły powiększyć, ale one zwykle są bolesne i miękkie i potem się chowają, natomiast węzły nowotworowe zwykle są węzłami twardymi, niebolesnymi. Powiększenie śledziony, może dojść do powiększenia śledziony. Jakie zmiany na skórze występują? No, nocne poty, to jest dosyć charakterystyczne, że pacjenci mówią, że w nocy my się pytamy, czy trzeba się przebrać, zmienić piżamę, bo jest po prostu człowiek cały mokry. Oczywiście, jeśli mamy te płytki, o których wspomniałem, płytki krwi niskie, no to wtedy mamy zaburzenia krzepnięcia, czyli mogą pojawiać się takie zmiany na skórze, wybroczyny, czasami takie, jakby ktoś taką szczotką ryżową się bił po skórze, takie punkciki się pojawiają, ale może się też pojawić krwawienie z nosa, z dziąseł, przerost dziąseł czasami może być objawem ostrej białaczki, taki istotny przerost dziąseł. Wreszcie takie objawy ogólne jak no, niecharakterystyczne zupełnie, tak? Zmęczenie czy utrata apetytu. No, zmęczenie, jakbyśmy się dzisiaj zapytali, tak jak tu jesteśmy, czy ktoś się nie czuje zmęczony, no to każdy się czuje zmęczony, ale to jest inne zmęczenie, tak? I pacjenci zwykle wiedzą, że to nie jest tak, jak było, nie? Że na przykład pracują i widzą, że no coś nie jest tak, nie? Że to zmienia się to samopoczucie właśnie. Utrata apetytu. Wreszcie uczucie takiego krótkiego oddechu, tak, czy duszności, skąd to się bierze? No, bardzo często w przebiegu tych chorób nowotworowych rozwija się niedokrwistość, czyli anemia, tak, i po prostu człowiek jest niedotleniony, ma za mało tlenu, tak, więc ten wysiłek, który normalnie, powiedzmy, wchodzi sobie do mieszkania na drugie piętro, no to musi się zatrzymać pacjent po pół piętrze albo po jednym piętrze i odpocząć, bo nie jest w stanie dalej dojść. No wreszcie osłabienie siły mięśniowej, to też jest związane z niedotlenieniem, tak, że po prostu człowiek się czuje słaby, no nie ma tej siły takiej, jak powinien mieć. Bóle kości, bóle stawów, to też mogą być objawy związane, no i powiększenie wątroby. To są takie najczęściej spotykane objawy, ale oczywiście jest ich bardzo wiele zupełnie innych, tak, bo one mogą też, to zależy też, jaka choroba jest zajęta. Mamy takie na przykład sytuacje, kiedy mamy na przykład chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego i wtedy pierwszym objawem może być na przykład napad padaczkowy. To też nie jest wcale takie bardzo rzadkie, tak? Niewydolność nerek, innego rodzaju problemy, na przykład w śpiczaku plazmocytowym bardzo często pacjenci trafiają ze złamaniami kręgosłupa, z dolegliwościami silnymi, dolegliwościami kostnymi, złamaniami kompresyjnymi kręgosłupa albo z niewydolnością nerek, czyli nefrolodzy do nas przysyłają tych pacjentów, ponieważ choroba u nich zaczyna się właśnie upośledzeniem funkcji tego narządu. Tak więc tych objawów jest bardzo wiele, ale nie ma jednego typowego, co często opóźnia rozpoznanie. I powiem tak, no pacjenci czasami są rozżaleni, że gdyby to było wcześniej rozpoznane, że można by było rozpoznać. Nie zawsze to jest takie proste, ale jedno jest pewne, teraz w dobie pandemii mamy bardzo dużo tak zwanych teleporad i ja jestem przeciwnikiem teleporad. Uważam, znaczy to jest oczywiście moje zdanie osobiste, ale ja uważam, że teleporady niestety mogą sprawić, że pewne objawy takie właśnie niespecyficzne się przegapi, tak? Ja spotykam się z pacjentami, którzy no właśnie no byli na teleporadach, tak, mieli bóle kostne, no to neuralgia, bo coś tam, prawda, i tak dalej, potem się okazywało, że to jednak jest poważniejsze schorzenie, to rozpoznanie się opóźnia, tak, więc może być tak, że w 99% przypadków ta teleporada jest dobra i skuteczna, a w 1% nie jest i ja uważam, że dla tego 1% należałoby nie robić teleporad, tak, bo ten jeden pacjent poniesie krzywdę, nie, czy nie dostanie leczenia, czy rozpoznania na czas i dla tej jednej osoby, tak, dla tej jednej zagubionej owcy uważam, że
po prostu te trzeba naprawdę mocno. Oczywiście ja nie chcę też uogólniać, bo jak ja znam pacjenta, prawda, tak jak lekarz POZ-u, tak zna pacjenta i wie o nim wiele, tak, i rozmawia z nim przez telefon, bo już wie dobrze, o co chodzi, no to nie ma problemu, prawda, można sobie poradzić. Ale jeśli to jest nowy pacjent, osoba, która ma jakieś nowe dolegliwości, to wydaje mi się, że jednak nawet pandemia nie powinna nas usprawiedliwiać od tego, żeby pacjenta zbadać, tak, i z nim porozmawiać, bo to, proszę Państwa, jest kluczowe, tak, my dzisiaj w medycynie mamy bardzo dużo narzędzi diagnostycznych, bardzo dużo badań laboratoryjnych i super, tak, ale one w niczym nam nie zastąpią po prostu tego kontaktu z pacjentem i rozmowy z nimi, po prostu fizycznym zbadaniu, bo bardzo często wiele odpowiedzi jest po prostu pada w tej rozmowie, czy w badaniu przedmiotowym, takim zwykłym lekarskim badaniu, a wszystkie te badania dodatkowe, jak sama nazwa wskazuje, one są dodatkowe, tak, bo my je nazywamy badania dodatkowe, prawda, czyli wszystkie badania krwi, badania obrazowe i tak dalej, nazywamy je badaniami dodatkowymi. One nie bez powodu są dodatkowe, a nie najważniejsze czy kluczowe, więc chciałbym, żeby, no, to jest też oczywiście temat do dyskusji, jak Państwo uważacie, ale takie jest moje zdanie a propos rozpoznawania tych schorzeń. Ja oczywiście nie będę ich omawiał w szczegółach, jeśli będą pytania dotyczące konkretnych tutaj jednostek chorobowych, to ja bardzo chętnie oczywiście na ten temat powiem, ale myślę, że to też nie bardzo ma sens. No i teraz być może część z Państwa, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, są pacjentami hematologicznymi, jeżeli nie, to są innymi pacjentami, również leczonymi. No i teraz pacjent, który dostaje rozpoznanie choroby nowotworowej, no to przychodzi problem leczenia, tak? No i to leczenie niesie ze sobą no, pewne skutki, tak, i no, pacjenci boją się tych skutków i to jest normalne, że oni się ich boją, no bo każdy by się bał i tylko trzeba je oswoić, nie, po prostu to też myślę, że ta wiedza, że mogą wystąpić działania niepożądane, czy można w jakiś sposób sobie pomóc, żeby je ograniczyć, jest bardzo istotna, ale ja zawsze stoję na takim stanowisku, że jeśli człowiek traktuje leczenie czy jako taką szansę, tak, i temat zadany, który należy zrealizować, to wtedy te działania niepożądane są do zniesienia. Natomiast jeśli leczenie traktuje jako karę, nie, jeżeli mówi tak, dlaczego mnie to spotkało, tak, i nie jest w stanie przejść tego etapu, że no, dlaczego mnie ta choroba spotkała i ja muszę ponieść karę i teraz brać to leczenie, no to wtedy jego motywacja jest słaba i ma problem ze zrealizowaniem tego leczenia. A prawda jest niestety taka, że świat się bez nas też będzie kręcił. Więc jeśli my sami sobie nie pomożemy, to po prostu nikt nam nie pomoże. Dlatego pokazuję ten slajd o tych działaniach niepożądanych, żeby Państwu pokazać, to jest praca taka z 2017 roku, jak Państwo widzicie, ona nie dotyczy polskich pacjentów i zobaczcie Państwo, że to dotyczy wszystkich pacjentów hemato-onkologicznych, czy w ogóle onkologicznych na całym świecie, tak? Tylko 14% osób nie doświadcza działań niepożądanych, tak? Czyli można powiedzieć, że przytłaczająca większość, prawie 90% pacjentów ma działania niepożądane. Z tego, jak tutaj w ankiecie wynika, 1 do 3 problemów jest u 9%, 4 do 5 u 10, a nawet 6 lub więcej różnych objawów niepożądanych występuje u przytłaczającej większości, bo u 67% pacjentów. Jakie to są głównie działania niepożądane? Proszę zobaczyć, nie? Czyli to jest uczucie zmęczenia, ból, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, bądź zaparcia, bądź biegunki, ta duszność, o której wspominałem, owrzodzenia w jamie ustnej, różnego rodzaju wysypki, wreszcie nudności i wymioty, no i różnego rodzaju inne dolegliwości. Skąd się w ogóle biorą te działania niepożądane, dlaczego to tak jest, tak? No i tutaj muszę wrócić troszkę na temat, powiedzieć coś na temat leczenia przeciwnowotworowego, ponieważ przez, powiedzmy, od lat 50., kiedy w latach 50. ubiegłego wieku wprowadzono do leczenia cytostatyki, i troszkę wcześniej też było to promieniowanie, to cytostatyki to są właściwie leki toksyczne, tak? To są substancje toksyczne. Pierwsze cytostatyki były na bazie iperytu azotowego, czyli tego gazu, który był używany w czasie pierwszej wojny, gazu bojowego używanego w czasie pierwszej wojny światowej na frontach, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, jak przyjemne to są produkty, tak? I teraz
Oczywiście przez lata całe opracowano wiele różnych leków cytostatycznych, ale ich główny mechanizm działania polega na tym, że one zabijają te komórki, które się szybko dzielą. Tak? To jest ich jakby klucz całego działania, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to cytostatyk, prawda, my je często stosujemy w skojarzeniu, to one działają w ten sposób, że mają zabijać te komórki, które się szybko dzielą. Tak? I w ten sposób jakby mają wyeliminować chorobę nowotworową. Ale to nie są terapie celowane, bo terapiach celowanych za chwilę sobie jeszcze powiemy. Natomiast cytostatyki takie klasyczne, takie jak cyklofosfamid, jak daunorubicyna, jak bleomycyna, jak metotreksat, to te klasyczne cytostatyki działają w taki sposób, jak mówię. Tylko że cytostatyk nie odróżnia szybko dzielącej się komórki nowotworowej od komórki zdrowej, a w naszym organizmie, jak wspomniałem na początku, dzieli się bardzo wiele komórek. I dlatego te najczęstsze dolegliwości są związane z tymi narządami, gdzie komórki szybko się dzielą. Jakie to są narządy? No włosy, tak? Włosy, zacznę od włosów, bo z nimi mam największy problem, tak? Więc, więc powiedzmy, dlatego wypadają pacjentom włosy. Następnie przewód pokarmowy, tak? Czyli błona śluzowa całego przewodu pokarmowego, jamy ustnej. Ona też cały czas się ten nabłonek złuszcza, więc on się cały czas produkuje. No i cytostatyki hamują to tą produkcję, więc dochodzi do różnego rodzaju owrzodzeń czy kłopotów związanych z przewodem pokarmowym, podrażnienie ośrodka wymiotów, tak, i mamy te nudności, wymioty, tego rodzaju problemy. No i te problemy są ważne, one są bardzo uciążliwe dla pacjentów, ale ja bym powiedział, że z medycznego punktu widzenia one nie mają aż takiego znaczenia. Ja wiem, że pacjentom jest bardzo przykro, szczególnie kobietom, jak im te włosy wypadają, i zdaję sobie sprawę, że to ma ogromne znaczenie, ale ja patrząc jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, to dla mnie nie jest taki problem. Co jest najważniejszym problemem? I tu chyba mam gdzieś następny slajd, który chciałem Państwu pokazać. Nie, to nie to. Oto właśnie. Najważniejszym problemem jest zahamowanie funkcji szpiku, bo w szpiku odbywa się cały czas produkcja krwinek, prawda? Krwinek białych, krwinek czerwonych, tych płytek krwi, tak? No i teraz jak my podajemy cytostatyki, to my hamujemy produkcję w szpiku, tak? I dlatego pacjenci mają coś takiego, co się nazywa neutropenia, czyli zaczyna im brakować białych krwinek, a te białe krwinki są nam potrzebne do odporności. I dlatego to jest zagrożenie życia, można powiedzieć nawet, że jeśli spada ilość tych granulocytów poniżej 500 w mikrolitrze, no to wtedy istnieje ryzyko ciężkich zakażeń, przy czym te zakażenia mają zwykle jeden jedyny objaw, a jest im tylko gorączka, ponieważ często pacjent nie ma żadnych innych objawów, pojawia się tylko gorączka. I pacjenci nie tylko hematologicznie, ale onkologicznie powinni mieć świadomość tego powikłania, ponieważ to powikłanie stanowi zagrożenie życia. I ja studentów uczę, tak, co należy zrobić z takim pacjentem? Przychodzi do ciebie pacjent, zgłasza się pacjent na SOR, który 7 dni wcześniej albo 10 dni wcześniej otrzymał cykl chemioterapii, ma gorączkę powyżej 38 i granulocyty niskie. Taki pacjent wymaga hospitalizacji i wymaga natychmiastowego podania antybiotyków. Mało tego, ja swoim pacjentom, którzy mają pewne ryzyko gorączki neutropenicznej, zapisuję czasami antybiotyk do domu, żeby mieli w domu, bo czasami takie sytuacje, wiecie Państwo, zdarzają się w piątek, w weekend, kiedy ciężko znaleźć pomoc, więc mówię, weź antybiotyk i jedź na SOR, tak? Bo to może doprowadzić do wstrząsu septycznego i śmierci, dlatego o tym mówię. Oczywiście spadek liczby płytek krwi może spowodować krwawienia, tak? No niedokrwistość, wiadomo, osłabienie i tak dalej. Tak więc to jest takie powikłanie, które no moim zdaniem jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w sensie zagrożenia życia chorego i należy o tym pamiętać. Oczywiście ono nie występuje często i to też zależy od rodzaju nowotworu. Akurat w nowotworach hematologicznych, czyli na przykład w białaczkach ostrych, ta neutropenia jest nieodłącznym problemem w białaczce. Tak niestety, dlatego pacjenci często są hospitalizowani, oni nie dostają cykli ambulatoryjnych, tylko muszą być hospitalizowani, ponieważ to ryzyko neutropenii tam jest bardzo, bardzo wysokie i to jest też taka charakterystyczna cecha nowotworów hematologicznych. Znacznie rzadziej spotyka się w innych chorobach nowotworowych.
Tutaj może to jest trochę mało czytelne, ale ja to pozwolę sobie jeszcze Państwu omówić krótko a propos różnego rodzaju powikłań związanych z, też z chemioterapią, bo ich jest też bardzo, bardzo wiele i proszę zobaczyć, my je dzielimy na tak zwane wczesne i późne, tak? To jest taki uproszczony podział. Czego one dotyczą? No, w ośrodkowym układzie nerwowym u części pacjentów, no niestety ta jakby sprawność intelektualna może być nieco obniżona, mogą być zaburzenia pamięci. W przypadku wzroku może dojść do zaćmy, na przykład jak się stosuje duże dawki sterydów, tak? Neuropatia obwodowa, szumy w uszach, głuchota po niektórych lekach, na przykład pochodnych cisplatyny może wystąpić. Zespół Renault, takie skurcze naczyń obwodowych. Wreszcie włóknienie płuc, kardiotoksyczność, to jest problem związany z antybiotykami antracyklinowymi, czyli z daunorubicyną, epirubicyną, no, mitoksantronem, czyli niewydolność serca, choroba wieńcowa, po radioterapii też w tej okolicy może to wystąpić, nadciśnienie tętnicze, wreszcie choroby nerek różnego rodzaju. No i te problemy też związane z płodnością, szczególnie jak mamy młodszych pacjentów, tak, czyli mogą być trudności później z zajściem w ciążę, zaburzenia funkcji miesiączkowania czy zaburzenia pracy gonad, to dla młodych pacjentów jest ogromnym problemem, który też no, trzeba starać się jakoś rozwiązać i pacjentom pomóc, żeby ten kłopot też. Wreszcie istotna sprawa, to są tak zwane wtórne nowotwory, czyli tak zwane powikłania odległe, to mogą być drugie nowotwory, ponieważ cytostatyki, czyli leki, które stosujemy w leczeniu jednego nowotworu, one mogą same być takim czynnikiem indukującym mutacje w innych komórkach. Czyli znowu możemy być wyleczeni z białaczki i na przykład zachorować na chłoniaka. U osób wyleczonych z chorób nowotworowych to ryzyko jest większe, dlatego tacy pacjenci wymagają regularnych badań okresowych, tak, żeby na to zwracać uwagę. No i wreszcie cały problem tak zwany psychospołeczny, tak, którego ja w tej chwili jeszcze nawet nie poruszyłem, a który jest no, ogromnym, prawda, problemem. No ja myślę, że osoby chorujące najlepiej mogą o tym wiedzieć, bo ja się spotykam z sytuacją, ja nawet pacjentom mówię, miałem kiedyś takiego pacjenta, który był żołnierzem, znaczy jest żołnierzem, bo on żyje, tak, on przechodził autologiczną transplantację szpiku, tak, i on mi powiedział, wielki chłop taki, że się ledwo w łóżku mieścił, taki komandos, wiecie Państwo, on ma mięśnie jak ja mam udo, nie, i on mi mówi, wie Pan, mówi, przy tej całej chemioterapii ten Afganistan to jest nic, nie? I pacjenci, ja zawsze pacjentom mówię, przejście przez chemioterapię, jak człowiek wychodzi z tej choroby i wraca, stara się wrócić do normalnego życia, to tak jakby z wojny wrócił, nie, to wcale nie jest takie proste, nie? To nam się tylko tak wydaje, że to jest takie wszystko łatwe i bez problemu, więc to jest to. Druga sprawa to są oczywiście też niebagatelne, prawda, ale proszę zwrócić uwagę, też sam Państwo doświadczacie, to są problemy też finansowe czy takie logistyczne, tak, ponieważ to tylko z nazwy się wydaje, że u nas opieka zdrowotna jest za darmo. No ona jest za darmo w pewnym stopniu, tak, ale jak ktoś nie mieszka w dużym mieście, tak, i musi dojeżdżać na chemioterapię, no to ktoś za ten transport musi zapłacić, tak, i ile to jest czasami wysiłku, kosztów, prawda, ktoś musi przywieźć, musi wziąć wolne, traci się pracę, no to są całe historie, prawda, albo ktoś ma, nie wiem, ja mam pacjentkę teraz, która ma dziecko autystyczne, tak, i ona się tym dzieckiem opiekuje cały czas, a teraz jak leży w szpitalu, no to ktoś się musi tym dzieckiem zająć, tak, to są, łatwo powiedzieć, prawda, ale to wszystko trzeba zorganizować, nie, to pacjenci stają przed takimi problemami i to też należy do działań niepożądanych leczenia, tak, musimy mieć świadomość tego, że to leczenie też to wszystko sprawia. Można by tu wymieniać bardzo wiele, prawda, dla młodych na przykład, my mamy problemy edukacji, tak, my leczymy pacjentów od 18 roku życia, więc mamy jeszcze, trafiają nam się licealiści albo studenci, tak, dziewczynka teraz uczy się, tak, do matury, tak, no, prawda, nie jest łatwo się uczyć w szpitalu, tak, no dzisiaj może łatwo, bo online, tak, ale to się tylko tak mówi, kiedy jest się w trakcie chemioterapii, nie zawsze człowiek ma siłę, żeby do tej książki zajrzeć, tak, żeby się przygotować, więc tych problemów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Mamy oczywiście nowe terapie i to jest super, tak, mamy ich bardzo dużo,
Bo to, o czym mówiłem do tej pory, to jest taka klasyczna chemioterapia, ale medycyna w ciągu ostatnich, mogę powiedzieć, tak 15, właściwie po 2000 roku, w tej chwili mamy bardzo dużo terapii celowanych, mamy dużo immunoterapii, mamy dużo nowych różnych leków. I to jest bardzo fajnie i to leczenie jest zdecydowanie mniej toksyczne, ale też nie jest pozbawione działań niepożądanych. Tak? I to jest przykład takich leków jak nivolumab czy pembrolizumab stosowanych w wielu nowotworach, nie tylko w nowotworach hematologicznych, a nawet więcej w innych, bo na przykład nivolumab jest stosowany w leczeniu chłoniaka Hodgkina nawrotowego, ale jest też stosowany w raku płuca, czy w raku nerki i wielu innych. Proszę zobaczyć, ile różnego rodzaju powikłań może wystąpić u pacjentów, którzy są leczeni tymi preparatami, tak? Więc one są oczywiście bardzo dobre, ale no też mają swoje różnego rodzaju problemy. A to jest tylko jedna grupa leków, tak? My mamy inne leki, one oczywiście mają tą toksyczność bez porównania mniejszą niż te tak zwane klasyczne cytostatyki, ale to ciągle jeszcze nie jest tak, że to leczenie jest pozbawione działań niepożądanych. Tak więc, tu chyba już przeszedłem przez te moje slajdy. No, ja tutaj jeszcze miałem taki, pozwolę sobie wrócić, co tutaj można, jak tutaj można sobie jeszcze z tym wszystkim zaradzić, tak, z tymi różnymi powikłaniami. Nie wszystkie, znaczy tak jak powiedziałem na początku, moim zdaniem jakby kluczową sprawą jest motywacja, nie? Czyli jeśli pacjent jest dobrze zmotywowany do leczenia, tak, i ma wsparcie, bo to też jest bardzo ważne, wsparcie, to on te działania niepożądane on zniesie, tak, po prostu, bo człowiek jest, jak ma cel wyznaczony, to wiele wysiłku jest w stanie włożyć i przejść, ale no pewne rzeczy są istotne, czyli te infekcje, zakażenia, to na to uczulam i proszę zobaczyć, że nawet w tym obrazku jest to na pierwszym miejscu, tak, dlatego, że to stanowi zagrożenie, tak, czyli może być pacjent w trakcie remisji choroby nowotworowej, a może umrzeć z powodu powikłań infekcyjnych związanych z leczeniem. Nie chcielibyśmy tego absolutnie, tak. No, higiena jamy ustnej, leki przeciwwymiotne, czy takie, które zmniejszają te dolegliwości, mamy coraz skuteczniejsze. Tutaj jest kwestia oczywiście pewnej diety, tak, nazwijmy ją lekkostrawną, tak, bo to po prostu tak naprawdę to jest najistotniejsze, nie żeby to było jedzenie takie, no powiedzmy, lekkostrawne, tak? Utrata apetytu to znowu, no, jest kwestia podejścia pewnego. No, ja tutaj zachęcam do tego, że jeśli ktoś nie ma tego apetytu, żeby na siłę w niego nie wciskać, nie? Tylko po prostu, no niech cokolwiek tam, to też zależy, jeżeli to jest leczenie ograniczone w czasie, tak? I wiemy, że to jest, potrwa tam, nie wiem, jakiś tam czas, no to można sobie jakimiś małymi kęsami z tym wszystkim poradzić. No, zaburzenia smaku, z tym to niewiele jesteśmy w stanie zrobić, płukanie jamy ustnej też, żeby łagodzić te różnego rodzaju lekami, no walczymy z zaparciami, tak, syrop z laktulozą na przykład, najłagodniejszy, tak, no można inne sposoby, no biegunki, no to zależy też, czym są spowodowane, bo to trzeba bardzo uważać. Ja pokazywałem Państwu działania niepożądane po nivolumabie, tam też może być biegunka i to jest biegunka o tle immunologicznym, ona nie jest zakaźna, więc tam stosowanie antybiotyków jest błędem, stosowanie leków przeciwbiegunkowych też jest błędem, bo może doprowadzić do perforacji jelita, więc wszystko zależy od tego, jaki lek jest stosowany. No, ta utrata owłosienia, tak jak mówiłem, to oczywiście jest bardzo ważny problem, jak tutaj widzę, ktoś na czacie napisał, że to nie jest tylko kwestia estetyczna, tylko że no jakby ta choroba staje się wtedy chorobą publiczną. Ja wiem, że to, znaczy, ponieważ wiecie Państwo, ja pracuję w tym 30 lat, tak, i dla mnie to jest, jakby stało się naturalne. Mnie nie dziwi, znaczy kobieta, która jakby no, nie ma włosów, nie, nawet te kobiety są dla mnie ładne, nie? One mi się podobają, nie? I to w ogóle dla mnie nie jest problem. Nie? Ja nawet wolę, ale to jest kwestia, ja jestem przyzwyczajony. Ja wiem, że w społeczeństwie jest to różnie odbierane. Natomiast wiem, że to też nie jest łatwe i nie mam na to prostej rady, ale wydaje mi się, nie? I to wiem też z doświadczenia innych pacjentek czy osób, nie, że no po prostu trzeba być sobą, tak? To inni powinni mieć problem, nie? A nie my.
pacjenci, tak, czy państwo pacjenci macie mieć problem i macie się wstydzić tego, że jesteście chorzy, tak, bo to oczywiście nie jest łatwe, ale po prostu no, tak mi się wydaje, że tutaj wiadomo, radzimy pacjentom, peruki, te różnego rodzaju chusteczki i tak dalej, no to jest ten problem. Cały jakby problem związany z płodnością i z życiem seksualnym, pacjenci niechętnie o tym mówią nawet, tak, i w sumie niewiele się o tym rozmawia, no ale przecież to też jest bardzo ważny aspekt życia i też no, trzeba tutaj starać się znaleźć rozwiązanie i no myślę, że to po prostu trzeba zasięgać porad i o tym rozmawiać, tak, no ja tutaj też nie mam prostych rozwiązań, ale no na pewno pewne rzeczy można jakoś tutaj pomóc i starać się przynajmniej jakoś ten problem częściowo chociaż rozwiązać. Także jak Państwo widzicie i wiecie sami pewnie ze swojego też doświadczenia, no tych kłopotów jest wiele. Ja nie sądzę, żebym tutaj przed Wami odkrył jakieś wielkie nowości. Mówię to jakby ze swojej strony tej lekarskiej, bo no w sumie zawsze patrzę na to w ten sposób, że no, jakby wyruszamy z pacjentem, jakby, bo w hematologii, zresztą w onkologii jest podobnie, tak? To jest taka specjalność medyczna, która jest troszkę inna od innych specjalności, bo chirurg, tak, to jest tak, że on przyjdzie, zoperuje tego pacjenta, jak jest sprawny, to on go nawet nie musi nawet go widzieć. Specjalnie, nawet krótko mówiąc, wykonuje pewną procedurę i pacjent odchodzi, przeważnie już do niego nie wraca, tak, bo jest sprawa załatwiona. Natomiast w przypadku hematologii czy onkologii, no to jest taka podróż dłuższa, tak? Ja zawsze się śmieję, jak pacjent do nas trafia, no to mówię, że no to musi się pani z nami teraz trochę zaprzyjaźnić, tak? Że po prostu będziemy razem jakby ten dłuższy czas, nie? I to wychodzi nam lepiej lub gorzej, tak? Bo wiadomo, że to wszystko nie jest takie proste, ale to tak wygląda, nie? Więc to jest cały taki proces, nie? I stąd wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby pacjent też miał takie poczucie, no właśnie, że no jest jakiś cel, do którego wspólnie dążymy, nie? I to powoduje, że część przynajmniej tych objawów jest łagodniejszych niż nie muszą być. Na tym chciałbym zakończyć. Jeśli Państwo macie pytania jakieś, czy moglibyśmy jeszcze porozmawiać, to oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. To zachęcamy Państwa oczywiście do zadawania pytań, ale ja tu też jeszcze mam kilka w zanadrzu. Widzę, że nasza koleżanka ma jakiś problem z internetem, się pojawia i znika, ale mam nadzieję, że się pojawi. Panie profesorze, bo ja tak tytułem podsumowania krótkiego, bo tutaj sporo jest tych efektów rzeczywiście ubocznych i one nie są przyjemne dla pacjenta, ale rozumiem, że można na nie zaradzić, ale warto zawsze wtedy jakby robić to z lekarzem, tak, prowadzącym. Tak, znaczy moim zdaniem należy pytać, tak, i nie należy się wstydzić pytać, nie, po prostu, bo nie ma głupich pytań, nie, znaczy ja patrzę na to w ten sposób, że wiadomo, że musicie Państwo, znaczy musicie, ja wiem, że to jest troszkę tak, dla lekarza to jest pacjent tysięczny, tak, i on tą chorobę i on te pytania już słyszał 1000 razy, tak, ale pacjent zadaje je po raz pierwszy i trzeba je zadać, nie, po prostu nie mieć tych oporów, bo skąd człowiek ma wiedzieć, nie, jak ja idę do prawnika, tak, i on do mnie mówi swoim językiem, to ja też nie rozumiem tak naprawdę dobrze, co on do mnie mówi, tak, więc jak lekarz mówi żargonem medycznym, a często jest tak, że no my jakby bezwiednie nawet posługujemy się tym żargonem, no to pacjent często nie rozumie, nie, tego do końca i tak no, krępuje się zapytać, ale to nie należy się krępować, po prostu dlatego, że bo potem ludzie myślą tak, a doczytam sobie w internecie, tak, ale to wiecie Państwo, no internet jest oczywiście dobrym źródłem informacji, ale nie zawsze, poza tym liczy się kontekst, tak, poza tym każdy pacjent to jest troszkę inna historia i bo często pacjenci na przykład odnoszą swoje różnego rodzaju problemy do problemów innych pacjentów, z którymi rozmawiali na korytarzu, w poczekalni i tak dalej, ale ja przestrzegam przed tym, dlatego że każdy ma swoją troszkę inną historię i niekoniecznie to, co się wydarzyło u jednego pacjenta, musi się tak samo wydarzyć u innego, tak, i to zarówno na minus, jak i na plus, więc po prostu to lepiej jest zapytać, zdecydowanie, tak. Tutaj widzę, że się pojawiły już jakieś pytania. Widzi pan, profesor? Widzę, tak.
że tutaj pani pyta, czy pani zakończyła chemioterapię w styczniu 2021 i czy po roku są badania kontrolne, badania obrazowe. To zależy, znaczy tak, jeśli mówimy o leczeniu chłoniaków i zakończeniu leczenia chłoniaków, to zalecenia mówią tak, że badania obrazowe wykonuje się na koniec leczenia, czyli tak jak pani zakończyła leczenie w styczniu, no to po zakończeniu tego leczenia wykonuje się badania obrazowe, jeśli mówimy o chłoniaku, tak, bo nie wiem, o jakiej chorobie mówimy, to w tym momencie mamy czy to badanie PET, czy tomografię. I zalecenia mówią, że w dalszym etapie nie wykonuje się rutynowo kolejnych badań obrazowych, czyli nie powtarzamy tego PET-u, czy tomografii za pół roku, czy za rok, za kolejny rok i tak dalej. Dlaczego tak się nie robi? Bo przeprowadzono badania, okazuje się, że takie wykonywanie rutynowych badań obrazowych u pacjentów bezobjawowych, podkreślam, bezobjawowych, nie pozwala wykryć chorobę tylko w 3% przypadków, natomiast większość ludzi jest naświetlanych, bo proszę pamiętać, że PET czy tomografia, to jest spora dawka promieniowania, jest po prostu naświetlanych bez potrzeby. Badania obrazowe wykonuje się przy wizytach kontrolnych tylko wtedy, kiedy pojawiają się jakieś sygnały, które budzą pewien niepokój, tak? Czy jeśli pacjent mówi, no nie wiem, jak mnie pacjent mówi, robi mi się duszno, tak, albo mnie tam gdzieś kuje, tak? No to wtedy, czy tam mam coś, co zwraca moją uwagę, to wtedy tak, wtedy wykonujemy badania obrazowe. Natomiast u pacjentów bezobjawowych, którzy nie mają żadnego problemu z potwierdzoną remisją choroby, badań obrazowych kolejnych się nie wykonuje, ponieważ to tylko pacjenta niepotrzebnie naraża. Kolejne pytanie to jest neuropatia w szczyciaku. Jeszcze tak, wcześniej od pani Marty jest pytanie dotyczące szczepienia. Nie wiem, czy pan to profesor aha, widzi. Nie, to zaraz nie widzę, ale zaraz. Już. A jest, DLBCL, chemioterapia zakończona, jest pani po trzech, już momencik, szczepienia, jakbym to jakoś powiększył. W każdym razie to... Tutaj było jeszcze, przepraszam, ja tylko odpowiem jeszcze, jeśli chodzi o chłoniaka Hodgkina, to tam jest zawsze tak, że po zakończeniu leczenia wykonujemy PET i później już badań obrazowych, jeśli nie ma objawów, nie wykonujemy. To tak, żeby o tym. Teraz o szczepieniach, wracamy do szczepień. Szczepienia. Że pani Marta jest po trzech dawkach szczepienia na COVID, po szczepieniu na grypę i jaki jest dostęp do kolejnego szczepienia pneumokoki? Pneumokoki, tylko pytanie jest tak, pani jest po leczeniu DLBCL we wrześniu 2020, czyli to mamy ponad rok. Ja bym powiedział tak, oczywiście można zrobić szczepienie przeciwko pneumokokom, ale niekoniecznie bym aż tak bardzo tutaj to szczepienie polecał, bo jeśli pani jest po zakończonym leczeniu ponad rok, tak, to ja myślę, że pani układ odpornościowy po tej chemioterapii, po immunoterapii, bo pani tam pewnie brała rituximab też, raczej powinna być, jakby ta odporność już wrócić do w miarę dobrego poziomu, więc to ryzyko zakażenia jest w tej chwili relatywnie niskie, więc pani wskazanie do szczepienia pneumokokami jest powiedzmy takie podobne jak każdej innej osoby, czyli można się zaszczepić, ale nie jest to coś, co jest jakieś bardzo, bardzo pilne, nie? Jeśli mogę w ten sposób sprawę ująć, i to w dowolnym momencie, że tak powiem, można się zaszczepić. Teraz mam pytanie o tej neuropatii, neuropatia w szpiczaku. Tak, no, neuropatia w szpiczaku to jest temat rzeka, ale powiem tak, no ona jest związana jakby z dwoma, głównie, znaczy tak, po pierwsze ona, sam szpiczak może powodować neuropatię. Niestety to jest taka choroba, że on może powodować polineuropatię i leki, które stosujemy, one też powodują polineuropatię, przy czym to są dwie grupy leków. Jedna to są inhibitory proteasomów, a szczególnie bortezomib. Z bortezomibem problem jest taki, że on powoduje dosyć szybką polineuropatię, taką bolesną dosyć, mrowienia w palcach, tak, dosyć przykre dolegliwości, które potrafią się utrzymywać bardzo długo. Dobra wiadomość jest taka, że przeważnie po tych wielu miesiącach ta neuropatia ustępuje. Natomiast jest drugi lek, talidomid, który powoduje taką inny rodzaj polineuropatii, która tam są zaburzenia czucia, mogą dosyć istotne zaburzenia czucia też wystąpić i problem z polineuropatią po talidomidzie jest taki, że ona jest trwała, to znaczy, że ona nie ustępuje, choć to też jest tylko część prawdy, bo ja znam akurat pacjentkę, u której też ona ustąpiła, ale to jest raczej rzadkie.
Z talidomidem jest kłopot taki, że to jest lek, który właściwie w Europie nie jest już stosowany w leczeniu szpiczaka, a my go stosujemy dlatego, że nowsza jego pochodna, czyli lenalidomid, nie jest w Polsce refundowany w pierwszej linii leczenia. Tak? I stąd jest taki kłopot, że pacjenci nasi otrzymują, część pacjentów otrzymuje polineuropatię, i znaczy utrzymują talidomid, i on powoduje niestety polineuropatię. Leczenia przyczynowego nie ma, to trzeba jasno powiedzieć, jest tylko łagodzenie objawów, na przykład gabapentyną, czyli takimi lekami przeciwpadaczkowymi. One to są leki przeciwpadaczkowe, bo one zapobiegają takim impulsom w neuronach, więc one mają łagodzić dolegliwości bólowe. No, zwykle zalecamy to stosowanie, dawki się zwiększa w zależności od potrzeb, zwykle stosuje się to wieczorem, no bo niestety te leki troszkę spowalniają też, tak, więc prowadzenie samochodu może być tutaj problemem. To jest bardzo trudny temat, ale odpowiem tak, nie ma dobrego leczenia na polineuropatię szpiczakową, takiego leku, który by ją odwrócił. Tutaj raczej trzeba, jakby to powiedzieć, zwracać na to uwagę na samym początku leczenia i albo odchodzić od leków, które powodują polineuropatię, albo modyfikować ich dawkę. Co dalej mamy, bo teraz nie widzę. Aha, pani ma odporność niską. Jeżeli pani ma niską odporność, no to znaczy często pani choruje, to jak najbardziej te szczepienia na pneumokoki czy na meningokoki jak najbardziej jest zalecone. To jest jasne. Pani dostaje, zaraz, bo troszkę ja tutaj tak słabo widzę, czy pani mogłaby czytać? Tak, pytanie, co pan profesor sądzi o remisji wolnej od leczenia TFR w przewlekłej białaczce szpikowej? Tak, rzeczywiście przewlekła białaczka szpikowa to jest taka choroba, gdzie rzeczywiście mamy ogromny sukces, ponieważ jesteśmy w stanie tą chorobę kontrolować bardzo dobrze. W wielu przypadkach uzyskujemy tak zwaną jakby całkowitą remisję molekularną i u części pacjentów, którzy są leczeni głównie nilotynibem, jednym z leków, po długiej remisji takiej molekularnej można podjąć próbę odstawienia. To jest taki, powiem tak, emocjonalnie dla pacjentów często to jest trudny problem, no bo zawsze istnieje ta obawa, że choroba może nawrócić i u części pacjentów ona rzeczywiście nawraca. Ja uważam, że to trzeba przedyskutować ze swoim lekarzem, bo to też zależy od pacjenta, tak? Zależy od wieku pacjenta, od jego planów życiowych, od tego, jak toleruje to leczenie, czy podjąć taką próbę, czy jej nie podejmować. Ja myślę, że w wielu przypadkach można podjąć taką próbę, dlatego że dane pokazują, że w razie utraty remisji można wrócić do tego leczenia i dalej ma się chorobę pod kontrolą, natomiast no, w tym momencie jakby człowiek w pewnym sensie z jednej strony uwalnia się od tych tabletek, no z drugiej strony psychologicznie jest to pewnie takie troszkę trudne jakby odstawienie leczenia, które kontroluje moją chorobę i co się wydarzy, tak? Czy choroba mi nawróci, więc ja rozumiem, że to często jest tak, że emocjonalnie i psychologicznie jest to dosyć trudne. Myślę, że to trzeba ze swoim lekarzem przedyskutować, tak jak mówię, to wszystko zależy, tutaj dużo, tak naprawdę dużo zależy od pacjenta, tak? Co jest dla niego ważne, tak? Bo jeśli ma się stresować odstawieniem tych leków, to lepiej niech na nich zostanie, tak, i się niepotrzebnie nie stresuje, tak, jeśli jest gotowy na podjęcie tej próby i tego niewielkiego ryzyka, no to wtedy jak najbardziej można spróbować. Pani Anna pyta, czy to prawda, że podczas leczenia można stosować probiotyk Lactobacillus rhamnosus GG, ale nie podczas ciężkiej neutropenii? Co to znaczy ciężka neutropenia? Ciężka neutropenia to jest taka, o której mówiłem, czyli wtedy, kiedy granulocyty są poniżej 500, wtedy, kiedy to ryzyko właśnie gorączki neutropenicznej jest bardzo wysokie, nie? Czyli jeżeli granulocyty, tam gdzie, jak macie Państwo rozmaz automatyczny, tam zwykle to jest gran albo neut, taki skrót, i jak jest tam poniżej 0,5 giga na litr, to wtedy mamy ciężką neutropenię, więc z tymi probiotykami, ja odpowiem tak, ja pacjentom nie zalecam probiotyków, znaczy nie mówię, że one są złe, nie? A ja po prostu nie uważam, że patrzę na to tak, nie? Staram się, żeby pacjenci żyli tak jak do tej pory, nie? Czyli tak jakby, no jeśli to pomaga, jeżeli są jakieś objawy, nie wiem, jelitowe i tak dalej, to można, tak? Nie mówię, że nie. Natomiast no, generalnie, jeśli pacjent nie ma jakichś objawów jelitowych, to stosowanie probiotyków, albo nie bierze antybiotyków jakoś przewlekle, no to wtedy nie zalecam, tak? Nie, przynajmniej ja nie zalecam.
Pani Marta jeszcze dopowiada do tego szczepienia o pneumokoki, że dostaje wlewy z immunoglobulin. A tak, no to tym bardziej. Jeśli pani dostaje wlewy z immunoglobulin, to tym bardziej powinna pani się zaszczepić na pneumokoki, bo pani ma deficyt odporności w takim razie i to jak najbardziej, to szczepienia u pani to jak najbardziej są zalecone. Tak, 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 tak. Pani Katarzyna, po chemioterapii wystąpiła u mnie polineuropatia. Leki Gabapentin. Zrujnowały niestety pożycie małżeńskie, czyli czy jest jakiś sposób, aby ono powróciło i było normalne to pożycie? Teraz jestem w całkowitej remisji, rok temu miałam autoprzeszczep, szpiczak mnogi. No właśnie, to mówiłem o tym, że problem tej polineuropatii, stosowanie tych leków typu gabapentyna, one mają działanie, znaczy ja powiem tak, ja zawsze pytam pacjenta, czy te dolegliwości są takie, że no nie może spać w nocy, tak, czy go bardzo boli, czy cierpi z tego powodu bardzo istotnie, czy też nie, ponieważ te leki nie leczą z polineuropatii, one łagodzą tylko jej dolegliwości bólowe, a konsekwencje są takie, jak tutaj pani napisała, więc ja myślę tak, że no tutaj to by trzeba było, no trudno mi w tej chwili odnieść się bo też nie znamy szczegółów, no ale jeśli pani ma odstawione te leki, myślę, że być może trzeba by je było odstawić, to no jeśli problemy są związane ze stosowaniem gabapentyny, czyli liriki, to te problemy nie powinny być trwałe, one powinny jakby ustąpić, tak, jeśli to jest tylko z tym związane, a nie z polineuropatią samą w sobie, bo to jest głębszy problem, więc no tutaj nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Tak wracając do tej pani, która pytała o te immunoglobuliny, jeśli pani ma niski poziom immunoglobulin, a chorowała pani na DLBCL-a, to być może ten niski poziom immunoglobuliny był już przed rozpoznaniem chłoniaka, ponieważ u części osób dorosłych występuje taka choroba, która nazywa się CFID. Ja tutaj sobie oczywiście spekulujemy, bo ja nie znam pani, tak, ale u tych ludzi chłoniaki występują częściej. Właśnie DLBCL może częściej wystąpić u pacjentów, którzy mają niski poziom immunoglobulin, który często jest wykrywany właśnie w momencie, kiedy pacjent trafia, bo normalnie rutynowo się tego nie bada, tak? No i tak, kiedy trafia z chłoniakiem. Pani Marta, przepraszam, że przerywam, ale pani Marta pisze, że tak, że był niski poziom. Przed chorobą. Tak, przed chłoniakiem. No właśnie, no to prawdopodobnie pani ma CFIDa i chłoniaka w przebiegu CFIDa, więc pani rzeczywiście tych wlewów immunoglobulin i szczepień wymaga jak najbardziej. To tak, żeby już ten temat... Pani Lidia pyta, co pan profesor myśli o ziołach lub suplementach przy PBL, czyli przewlekłej białaczce limfoblastycznej, czy można jakieś stosować? Przewlekłej białaczce limfocytowej. A, limfocytowej, przepraszam. Tak, no co do ziół i tych różnych preparatów, to wiecie państwo, tutaj ja generalnie jestem tak jak mój patron, czyli święty Tomasz, który jak państwo wiecie, powiedział, że jak nie dotknie, to nie uwierzy, tak, a ponieważ pracuję w hematologii już 30 lat, to jeszcze nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby jakieś zioła czy powiedzmy parafarmaceutyki miały jakiś specjalnie korzystny wpływ. Generalnie chociaż akurat w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej jest takie zjawisko, że niektóre leki, które nie są lekami na przewlekłą białaczkę limfocytową, albo substancje, nawet na przykład zielona herbata, mają takie działanie przeciwbiałaczkowe, ale to jest oczywiście jakby takie poboczne działanie, nie? Natomiast zioła, ale to jako, raczej mówię to jako anegdotę, nie jako coś, co się zaleca. Natomiast generalnie z mojego doświadczenia nie wynika, żeby zioła czy jakiekolwiek preparaty takie tego typu miały jakikolwiek korzystny wpływ i to nie jest tylko kwestia mojego doświadczenia, ale były też robione takie badania między innymi w krajach skandynawskich, wiecie państwo, Skandynawowie to są tacy pragmatyczni ludzie, oni wszystko testują i no nie znaleziono takiego czegoś. Ja raczej przestrzegam przed takim, bo często jest takie myślenie, my tak sobie mówimy, a może nie pomogą, ale nie zaszkodzą, nie? To nie jest prawda, bo proszę pamiętać o tym, że zioła, czy cokolwiek jemy, czy cokolwiek spożywamy, to i tak musimy to przerobić w wątrobie, tak? I w nerkach, przez nerki wydalić, więc zioła mogą zabić, tak?
substancje parafarmaceutyczne mogą wejść w interakcje z innymi lekami i to wcale nie muszą być korzystne interakcje. One mogą osłabić działanie niektórych leków albo zwiększyć ich toksyczność, więc ja raczej przestrzegam przed tym. Poza tym proszę pamiętać o tym, że parafarmaceutyki nie podlegają takim restrykcyjnym przepisom jak leki, czyli inaczej mówiąc, producent może tam sobie napisać, co chce, a co jest w środku, to jest sprawa bardzo różna. Nasi koledzy z medycyny sądowej, oni kiedyś badali różnego rodzaju takie odżywki tam dla sportowców i tak dla zabawy sobie badali, okazało się, że jest w nich masę zakazanych substancji, nie? Których oczywiście producent nie podaje na opakowaniu, więc ja tak troszkę nie mam do tego przekonania, bo tak jak mówię, nie widzę efektu, który by przyniósł pacjentom korzyść, nie? I stąd raczej nie zalecam. Jasne. Czy mogą wystąpić przerzuty przy chłoniaku grudkowatym na narządach? Chłoniak grudkowy. Generalnie w przypadku chłoniaka grudkowego, czy w ogóle chłoniakach, w ogóle nie używamy terminu przerzuty, dlatego że jak pokazywałem Państwu na początku, my mamy w organizmie kilkaset węzłów chłonnych, a tkanka chłonna występuje w każdym narządzie, w każdym. W wątrobie, śledzionie, w nerkach, wszędzie. W związku z tym ten chłoniak może zająć każdy narząd i przeważnie chłoniak grudkowy jest rozpoznawany, bo to jest tak zwany chłoniak przewlekły i on w większości przypadków, 90% ponad przypadków jest rozpoznawany w stadiach zaawansowanych, czyli trzecim lub czwartym, czyli to jest choroba już zaawansowana, co nie znaczy, że to jest źle, żeby było jasne, to wcale nie znaczy, że pacjent z tego powodu jest stracony, nie, tylko po prostu to jest taki charakter tej choroby, dlatego czy jeżeli pytanie brzmi, czy chłoniak grudkowy może zająć jakiś inny narząd, czy pojawić się w innej lokalizacji niż się pojawił, tak, może. Taka jest odpowiedź. Okay. Pani Edyta pyta o szansę na zachowanie płodności po 2,5 cyklach ABVD i 4 cyklach ESK BICOP. Kobieta 24 lata, po paru miesiącach od chemii miesiączka wróciła. Czy jest szansa, że na stałe? Ostatnio pojawiły się uderzenia gorąca. Tak, jest szansa rzeczywiście. Znaczy ja znam wiele pacjentek, które zaszły i w ciąży urodziły zdrowe dzieci po leczeniu z powodu chłoniaka Hodgkina po schemacie ABVD. Oczywiście ten eskalowany BICOP jest tutaj troszkę większym problemem, ale myślę, że tak, że to nie jest sprawa stracona i myślę, że trzeba też zasięgać oczywiście porady ginekologa, położnika i tak dalej. Ale ja też chcę powiedzieć z tą płodnością po chemioterapii też, proszę wybaczyć, bo ja nie chciałbym, żebyście Państwo odbierali, że ja się tutaj mądrze. Ja raczej przekazuję Państwu to, co słyszę od pacjentów, z którymi przez te wiele lat pracuję czy rozmawiam. Mam taką pacjentkę, która ma przewlekłą chorobę hematologiczną i ona bardzo jej zależało na zajściu w ciążę, nie? Chociaż w zasadzie, a ona akurat miała przeciwwskazanie, tak? I ona próbowała w tą ciążę zajść chyba ze 4 razy, tak? I to niestety wszystko kończyło się niepowodzeniem po prostu, bo ta choroba była taka, jaka była, nie? I ja tak żeby sobie rozmawiali, nie? Ja mówię, wie pani co, przecież można, prawda, nie może pani urodzić tego dziecka, ale może pani dziecko przecież adoptować i zresztą ona sama do tego doszła z mężem, tak? I to już ładnych parę lat minęło, to dziecko już jest, ten jej syn jest już w szkole podstawowej, nie? Ona jest szczęśliwa, tak? I to po prostu ja nie chcę tu nikomu radzić, nie? To jest bardzo delikatny temat i proszę wybaczyć, jeśli nie chcę nikogo urazić, naprawdę, ale wydaje mi się, że często ja też to mówię z innych doświadczeń, tak, żebyście Państwo też wiedzieli, że wiadomo, że w życiu to trochę jest tak, że my zawsze chcemy tego, czego nie mamy, nie? Więc czasami to się taki robi duży problem. Trzeba różne opcje rozważyć. Wydaje mi się, że nie należy jakby tracić tutaj nadziei i patrzeć bardzo pozytywnie. O tym się może mało mówi, tak, bo my dzisiaj, wiecie Państwo, też jakby medycyna dzisiaj oferuje, prawda, tam te różne terapie typu in vitro i tak dalej. I to okej, dla wielu osób jest to rozwiązanie i pomoc, ale czasami zapomina się, że naprawdę można też
założyć, czy mieć rodzinę, czy mieć dziecko, no właśnie poprzez adopcję, tak? I trzeba to słowo też powiedzieć, tak? I człowiek, który przechodzi przez chorobę nowotworową, zwykle wychodzi z niej dojrzalszy, nie? I może być super rodzicem, właśnie mając tą świadomość i tyle, nie? Bo znowu nie chcę tu się mądrzyć, tak? Ale proszę popatrzeć, mówimy też o uwarunkowaniach genetycznych. Przecież my po rodzicach dostajemy, no między innymi, proszę zobaczyć, bo dziedziczy się pewną skłonność do chorób nowotworowych, ale dziedziczy się też skłonność do zawału, tak? Dziedziczy się skłonność do cukrzycy, dziedziczy się też skłonność do agresji na przykład, tak? Do chorób psychicznych. Bo my zawsze myślimy o swojej rodzinie, że ona jest najlepsza, tak? Ale my przecież dostajemy po rodzicach i przodkach cechy dobre i złe, nie? I teraz gdzie jest powiedziane, że nasze dziecko to weźmie tylko dobre cechy, które my sobie wyobrażamy, że je będzie miało, tak? A złych nie weźmie, nie? Bo często jest tak, że ludzie na przykład no, nie myślą o tym, bo mówią tak, bo moje dziecko to ono będzie moje, bo to będą moje geny i mojej żony, tak? I one są najlepsze, wiadomo, tak? Nie? I po prostu profesorskie dziecko to będzie profesorskie dziecko, będzie najmądrzejsze, nie? A przecież wcale tak nie musi być, nie? Gdzie tu jest gwarancja jakakolwiek na coś, nie? Więc tak trzeba na to w ten sposób patrzeć, nie? Czy przynajmniej ja tak patrzę. Tak. Bardzo dziękujemy. Jeszcze tylko na zakończenie, pani Marta jest bardzo wytrwała i pyta się, że pisze, że ona nadal nie wie, jaki zachować odstęp. Okej, ja myślę, że jeżeli miesiąc od szczepienia grypy pani się zaszczepi na pneumokoki, będzie super. Super. Dziękujemy wszystkim Państwu za pytania. Dziękujemy Panu przede wszystkim za czas, który Pan z nami tutaj spędził. Czy jak się pojawią jakieś inne pytania, nie wiem, gdzieś tam na Facebooku czy na czacie, czy możemy ewentualnie dopytać? Oczywiście, znaczy jak najbardziej, jakkolwiek z tym odpisywaniem, to też zastrzegam się, że to jest troszkę kłopotliwe, tak, ponieważ proszę też wybaczyć, bo ja też opowiadam na dużym poziomie ogólności, to są czasami pytania, które wymagają jednak no, poznania pacjenta i takiego, bo często pacjenci na przykład proszą o konsultacje mailowe, tak jak nie udzielam teleporad, tak samo nie prowadzę konsultacji mailowych w tym sensie, że po prostu można czasami przeoczyć coś, nie dlatego, że mi się nie chce, ale po prostu to nie jest właściwy kierunek. Tak, oczywiście, rozumiemy. Także bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Państwu też dziękujemy. Zapraszamy teraz na króciutką przerwę i za chwilę zaczynamy drugą część o tym, co tam się dzieje w naszym mózgu i ciele podczas stresu, który towarzyszy chorobie, a szczególnie takiej przewlekłej, tak, jaką jest choroba hemato-onkologiczna. Także panie profesorze, jeszcze raz ogromnie dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia. My tu zostajemy. Jeszcze. Tak okej, ja się wyłączam. Tak. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, dajcie nam minutkę, tak, bo troszkę nam się przedłużyło, ale też później zaczęliśmy, więc Magda, minuta nam wystarczy, żeby rozprostować nogę. Dwie minutki, żeby rozprostować nogę. Się i za chwilę tutaj do Was wracamy. Także nie znikajcie, bądźcie z nami dalej. Tak, dla Was też na toaletę i, że tak powiem, odświeżenie sił i za dwie minuty spotykamy się dalej. Dobra, to na chwilę wyłączamy kamerę, żebyście tutaj nie widzieli, co my robimy. No dobrze, noga rozprostana, właściwie obie nogi. Ja wracam, Magda za chwilę wróci. Jak mamy taką jeszcze chwilkę przerwy, jeśli jesteście tu z nami, to może w ogóle dajcie znać, jak się czujecie, jak się macie, bo część z Was napisało, gdzie jest, ale jak się w ogóle macie, czy macie jeszcze energię na ciąg dalszy, bo mamy nadzieję, że tak.
W momencie, w którym się jeszcze zbieramy, to jest okazja, żeby się może trochę poprzeciągać, powyciągać, poruszać, więc czekając na wszystkich, tak, żebyśmy się wszyscy tutaj z powrotem zebrali, ale jest już późno, więc trochę takie właśnie strzepnięcie z ciała. Jest dobre o każdej porze. Tak. Słuchajcie, mam nadzieję, no mam, Magda wcześniej w pierwszej części trochę cię, że tak powiem, nie było, przerywałaś, mam nadzieję, że teraz będziesz z nami, ale gdyby się zdarzyło, że Magda zniknie, to może być tak, że ja będę musiała improwizować, więc trzymajcie wszyscy kciuki. Ja cię tutaj uspokoję, że w międzyczasie przeszłam przez 3 różne internety i ten wydaje się stabilny, więc o, hurra. Będzie, mam nadzieję, wszystko dobrze. No dobra, słuchajcie, no to lecimy dalej. Mam nadzieję, że właśnie jeszcze tam, że jeszcze jakoś dajecie radę. W ogóle naprawdę bardzo Wam dziękujemy, że znaleźliście czas i chęci przede wszystkim na to, żeby z nami być. Ta druga część, tak jak zapowiadałam, ma być poświęcona temu, co się dzieje w głowie i ciele w czasie stresu, czyli opowiemy Wam troszkę o takich różnych procesach, które tam w nas zachodzą i które są jak najbardziej normalne i w każdym z nas zachodzą, ale też co z tym robić, jaki mam na to wpływ, jakieś podpowiedzi, jakieś ćwiczenia. Jak będziecie mieć też jakieś pytania czy jakieś refleksje, dzielcie się nimi, serdecznie do tego zapraszamy, to jest zawsze bardzo inspirujące, głównie dla uczestników, ale dla nas również także bardzo często. I to jest tak, że ta wiedza po prostu nam pomaga lepiej sobie radzić ze stresem. Ja jestem coachem kryzysowym i w takich sytuacjach rzeczywiście bardzo trudnych, które wzbudzają duży, silny stres, to jakby zaczyna się od tego, żeby wytłumaczyć coś, co się w nas dzieje i żeby pokazać, że to jest normalne, że to nie jest nic, nie wiem, dziwnego, nienormalnego, wstydliwego. Po prostu jesteśmy skonstruowani tak, a nie inaczej i to, co się dzieje, wszystko jest bardzo, bardzo normalne, więc to, do czego bym Was bardzo gorąco zachęcała, to żeby uważnie się obserwować jak najczęściej tak naprawdę, ponieważ dostajemy bardzo dużo sygnałów z naszego ciała i z naszej głowy również i możemy na nie w jakiś sposób zareagować. Stres generalnie, ja tutaj powiem ogólnie, ale oczywiście zaraz z Magdą będziemy opowiadać bardziej szczegółowo o tym wszystkim, ale stres ogólnie to jest coś bardzo indywidualnego. Czyli najpierw jest stresor. Stresorem nazywamy jakieś wydarzenie, coś, co się wydarza, co powoduje, że zaczynamy odczuwać silny stres. I to jest coś, co jest dla nas nieprzyjemne, coś, co uważamy za jakieś, nie wiem, straszne, czego się boimy, albo coś, co jest po prostu, no nie wiem, na przykład wypadek, no takie jakieś losowe zdarzenia, choroba bywa też takim stresorem, taka, że wydaje nam się, że nic tylko po prostu położyć się i umrzeć tak naprawdę, bo już nic nas więcej dobrego nie czeka. I to jest indywidualne, dlatego że każdy z nas może inaczej zareagować na to samo wydarzenie, czy jakąś sytuację, czy czyjeś zachowanie. Więc pojawia się coś takiego. I wtedy zaczyna się dziać bardzo dużo, najpierw w naszym mózgu, a zaraz potem także w ciele. To się wszystko dzieje szybko, więc nam się wydaje, że to się dzieje tak naprawdę równolegle, ale wszystkie sygnały idą z mózgu i to, jak się zachowujemy, zależy również od tego, co my już, jaki mamy zasób, tak? A naszym zasobem jest bardzo wiele. To, czego doświadczyliśmy, w jak wielu wcześniej jakichś trudnych sytuacjach czy stresujących byliśmy, jak się wtedy zachowaliśmy, czyli nasze doświadczenia, ale też nasza wiedza na przykład na swój temat i na temat mechanizmów stresu na przykład, tak? Ale także nasze myśli i takie przekonania, czyli takie to, w co my wierzymy, że jest prawdą, choć niekoniecznie prawdą jest, ale my w to wierzymy, tak? Przykład jest taki, że ja mam zawsze pecha i to jest przekonanie, bo mogę się założyć, że ktoś, kto tak mówi, jak się przeanalizuje każdy dzień całego życia, to się okaże, że nie zawsze ma pecha, że były takie sytuacje, kiedy tego pecha nie miał. Ale już tak się w głowie przyzwyczaiło tej osobie, że ja mam zawsze pecha, no to i po prostu już wszystko, co się zdarza, tak to przyjmuje, tak? Więc to są przekonania, ale także też nasza osobowość, ona też ma wpływ na to, jak my ten stres przeżywamy, choć w
pewnym stopniu, no i nasz temperament, czyli to coś, z czym się rodzimy, co dostajemy w genach. I chcę Wam tutaj pokazać to jest taki bardzo uproszczony schemat naszego mózgu, ale on jest używany cały czas przez psychologów i przez tam różnych innych naukowców do objaśniania, jak ten mózg działa, więc też go przyjmiemy. I tutaj jest też taki bardzo, bo mózg jest bardzo skomplikowanym tworem i tak naprawdę ciągle bardzo mało wiemy o mózgu i o tym, jaką funkcjonuje, jak się zachowuje, ale już coś o nim wiemy. I on tutaj został podzielony na takie trzy jakby obszary i one w ogóle są, one powstawały w nas jako gatunku w człowieku chronologicznie. Na początku, kiedy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu mieliśmy tylko mózg gadzi i bardzo niewiele, że tak powiem, bardzo takie małe tam jakieś zaczątki mózgu ssaczego i kory mózgowej, ale dominował mózg gadzi. I ta nazwa pewnie została stąd, że tam, wiecie, że to było bardzo dawno temu, jak również stąd, że to jest taka część mózgu, która jest wspólna wszystkim ssakom, ale nie tylko, dlatego, że ta część naszego mózgu odpowiada za przetrwanie. I od początku, że tak powiem, istnienia człowieka, człowiek, tak samo jak i inne gatunki, jakby istnieją po to, żeby przetrwać, tak? Czyli żeby najeść się, żeby jakoś tam się jakoś przeżyć i oczywiście, żeby przedłużać gatunek. To jest przetrwanie, tak? I tutaj w tej części mózgu jakby to są te nasze pierwotne i takie podstawowe tak naprawdę sprawy, które każdy z nas musi załatwić i musi się nimi zaopiekować. I w momencie stresu, a szczególnie dużego stresu, to przetrwanie jest najważniejsze w tym momencie. Cała reszta jakby się trochę wyłącza i nasz mózg robi wszystko, żeby przetrwać. Słuchajcie, no dzisiaj Wam powiemy tylko trochę o tym, ale też zapraszamy Was na inne webinary. Akurat w poniedziałek będzie taki webinar godzinny, cały o stresie, to tam będziemy więcej mówić. Ale tak czy siak, najważniejszy cel to jest przetrwanie i ciało przygotuj się. Co to znaczy? To znaczy, że mózg daje sygnały do ciała, że masz się sprężyć, tak? Przestajemy odczuwać na przykład głód, czy jakieś takie zupełnie niepotrzebne w tym momencie funkcjonalności. Ciało się spręża, mięśnie się sprężają, bo przetrwanie w naszym mózgu gadzim bardzo często oznacza, że coś się zaraz wydarzy fizycznie, tak? Ktoś nas zaatakuje, albo trzeba będzie uciekać, albo trzeba będzie walczyć, albo generalnie trzeba być gotowym do jakiejś reakcji szybkiej. To jest taka pierwotna nasza reakcja. My możemy nad tym zapanować i możemy ją ukierunkować, ale to jest taka pierwsza reakcja mózgu. Na szczęście mamy inne części mózgu, które pomagają jakby nam sobie z tym radzić. Więc to nie jest nic dziwnego, tak, że na przykład w takiej silnej sytuacji stresującej, bardzo trudnej, właśnie ciało się napina, czujemy, nie wiem, jakiś taki oddech się spłyca, nie, bo szybciej oddychamy, puls przyspiesza, może się pojawić pot na ciele czy na rękach, nie, takie po prostu jesteśmy w gotowości. To jest normalne, tak? I to jest ten mózg gadzi. Druga część ewolucyjnie, która urosła nam i która do tej pory pełni funkcję bardzo, bardzo wielką, to jest mózg ssaczy, inaczej on jest też nazywany układem limbicznym. I w tej części są nasze emocje. To jest część odpowiedzialna za odczuwanie emocji, za ich jakby tworzenie, budowanie, za empatię, za wszystko, co się z tymi, za relacje, też za inne rzeczy, tam wspomnienia, ale generalnie trzymajmy się tych emocji na razie. Więc po pierwsze, ważne to jest dlatego, że emocje po prostu to są dla nas sygnały, że coś się dzieje, że coś nam się podoba albo nie podoba, że jest nam dobrze, że jest nam źle, że chcemy z kimś być, a kogoś innego chcemy unikać. Emocje dają nam bardzo wartościowe sygnały. No bo wyobraźcie sobie taki świat, ja nawet próbowałam sobie dzisiaj przed naszym spotkaniem wyobrazić, jakby to było, gdybyśmy my ludzie nic nie czuli, tak? Nie mieli żadnych uczuć, żadnych emocji. To nie tylko, że byśmy nie czuli bólu, znaczy ból to byśmy pewnie czuli, ale nie czulibyśmy, chociaż pewnie mniejszy, bo on też jest związany z emocjami, ale nie czulibyśmy strachu, lęku, jakichś obaw, smutku byśmy nie czuli, tęsknoty byśmy nie czuli, ale nie czulibyśmy też radości,
przyjemnych rzeczy, miłości, więc myślę, że nie byłoby relacji, pewnie by nie było rodzin, no byśmy się, nie wiem, rozmnażali, no bo musimy przetrwać, nie? Mózg gadzi by tutaj jakby o to zadbał, ale wyobrażacie sobie taki świat? A mówię o tym dlatego, że często boimy się okazywać swoje emocje albo w ogóle mówić o nich, że je mamy, że to jest coś wstydliwego. To nie jest nic wstydliwego, to jest bardzo, bardzo naturalna i bardzo taka, jak widzicie, biologiczna kwestia. Emocje są super ważne. Ale jeszcze ta część, ten mózg saczy, czy też układ limbiczny, tak naprawdę rządzi nami, w pewnym sensie oczywiście. Ale tak, mianowicie, kiedy się pojawia sytuacja stresująca i mózg gadzi, mówi, musimy przetrwać, musimy zrobić wszystko, żeby przetrwać, to ten układ limbiczny kieruje pożywieniem w mózgu, bo mózg odżywia się głównie glukozą i powietrzem. Mózg w ogóle zjada 80% całego naszego pożywienia w ciągu całego naszego życia i doby. Bardzo dużo. I większość z tego pożywienia idzie tak naprawdę do kory mózgowej, czyli tej największej części mózgu, która powstała najpóźniej, wykształciła się najpóźniej, jest odpowiedzialna za nasze myślenie racjonalne, za wyobraźnię, za wynalazki, za podejmowanie decyzji, czyli mówimy, nazywamy to umysłem, tak potocznie, tak? Czy rozumem. I w takiej sytuacji dużego stresu ten układ limbiczny przekierowuje nasze pożywienie całe do mózgu gadziego i odcina nam dostęp pożywienia do kory mózgowej, czyli w takiej sytuacji bardzo dużego stresu trudno jest nam podjąć racjonalne decyzje. I w ogóle trudno nam się racjonalnie zachowywać. Zachowujemy się instynktownie i dlatego bardzo ważne jest, żeby szybko przywrócić to pożywienie do kory mózgowej, bo jak jesteśmy odcięci od racjonalnych decyzji, to podejmujemy nie dość, że instynktowne, znaczy nie dość, że instynktownie się zachowujemy, to też potrafimy podejmować bardzo często bardzo niedobre dla siebie czy dla naszych bliskich decyzji, a czasami po prostu głupie. To jest zupełnie naturalne, tak? Po prostu tak, jakby tak nasz mózg działa o nasze przetrwanie. Ale można to przekierować i można szybko wyciszyć emocje poprzez na przykład ćwiczenia oddechowe, czy właśnie kilka oddechów, czy spacer, czy jakąś aktywność fizyczną. O tym na pewno jeszcze będziemy dzisiaj mówić, żeby przywrócić pożywienie do kory mózgowej, czyli właśnie do tej największej części naszego mózgu, części racjonalnej. To jest w ogóle nasza wielka siła i nasza wielka moc. No człowiek wśród ssaków ma najbardziej rozwiniętą tą część, tak, właśnie korę mózgową, płaty tam czołowe i wszystkie inne. I dzięki temu oczywiście tworzymy, tak? Dzięki temu budujemy, nie wiem, cywilizacje, domy, komputery, internety i co tam jeszcze. Więc to naprawdę jest wspaniałe. Oczywiście potrafimy sobie też wymyślać jakieś rzeczy mało korzystne dla nas, ale na szczęście dzięki temu się też uczymy, że co jest złe i co nam służy, a co nie służy i możemy tego słuchać, ale też jest taka sytuacja, że dzięki temu, że mamy tak bardzo rozwiniętą tą korę mózgową, to podobno jako jedyne ssaki wśród całej gromady mamy świadomość przemijania i tego, że umrzemy. Ja nie wiem, jak to naukowcy zbadali, nie dotarłam do tego, że no po prostu może mamy jeszcze za małą wiedzę. No ale rzeczywiście potrafimy się martwić o to, tak, że umrzemy, chociaż wiadomo, że tak będzie, tak? Ale też dzięki temu, że mamy taką świadomość, że przemijamy, potrafimy tworzyć wspaniałe rzeczy, czy potrafimy, bo chcemy coś po sobie zostawić, tak? Na przykład tam zbudować dom, posadzić drzewo, czy coś innego. Więc to jest wielka siła i ta kora mózgowa służy nam w takich sytuacjach trudnych, stresujących i ona jest potrzebna nam do tego, po pierwsze, żeby właśnie wyciszyć te emocje, a po drugie, jak już przyjdzie taka bardziej sprzyjająca chwila i troszeczkę oddechu, żebyśmy mogli przeanalizować sytuację, co się wydarzyło, jaki był powód tego mojego zachowania, dlaczego się zachowałam, tak? Co to zachowanie wywołało, co ten stres wywołało i czy ja mogę
mogę się jakoś przygotować na przyszłość, żeby to, żeby ten stres nie był już tak duży. Czy ja w ogóle mogę coś zrobić, a zawsze jest coś, co zrobić możemy. I tak w skrócie i schematycznie wygląda nasz mózg, ale warto, o tym wiedzieć. I chciałabym Was teraz zaprosić do takiego ćwiczonka małego. Możecie to robić tutaj z nami i dzielić się na czacie, byłoby sympatycznie, a jak nie, to po prostu zróbcie to sobie w domu. To jest w ramach poznawania się, czyli jak ja reaguję na stres, czyli co się pojawia w ciele, jak się zachowuje moje ciało, jakie się pojawiają moje myśli i też jakie są moje zachowania. Na przykład często jest tak, że jak ktoś jest zestresowany, bo na przykład w pracy było niemiło i tam jeszcze szef się wyżywał na nas, to wracamy do domu i wyżywamy się na kimś najsłabszym, najczęściej to jest dziecko. I oczywiście to nie jest tak, że nie robimy tego dlatego, że jesteśmy źli, tylko robimy z gruntu źli, tylko dlatego, że po prostu przydarzyła się przykra sytuacja i chcemy ją rozładować w taki sposób. Oczywiście to nie jest zachowanie, które rekomendujemy, my możemy to zachowanie zmienić, ale dopiero wtedy, jak sobie uświadomimy, że tak się właśnie zachowujemy. Więc zapraszam Was do takiego przemyślenia sobie na spokojnie, jak to jest ze mną, jak ja reaguję na stres, skąd ja wiem, że właśnie coś mnie denerwuje, czy ja mam jakieś, czy właśnie spłyca mi się oddech, czy czuję ucisk w piersi, czy zaczyna boleć mnie głowa, czy ja tu mam takie motyle w brzuchu, tak czuję, że tam mi się w brzuchu po prostu kłębi i ja wiem, że to, że właśnie czymś się stresuję i wtedy próbuję dojść do tego, co to jest. Więc zachęcam Was do tego, żeby to zrobić, bo im lepiej się znamy, tym lepiej możemy reagować na stres i po prostu go minimalizować. I druga kwestia, nad którą bardzo warto się zastanowić, myślę, że już na spokojnie, ale może Wam też coś przyjdzie od razu do głowy. Na czym skupiam swoją uwagę w czasie przeżywania stresu? Czy skupiam moją uwagę na myślach, no beznadziejnie, no jest beznadziejnie, no w ogóle naprawdę, już nic, ciągle coś złego mi się przytrafia, no po prostu beznadziejna sytuacja, dlaczego, czy to coś we mnie i tak się nakręcamy, skupiamy uwagę na tym, żeby się jeszcze bardziej pogrążyć tak naprawdę i nakręcamy też w sobie to uczucie stresu poprzez coś takiego, ale może skupiamy swoją uwagę na oddechu, nie? Są takie osoby, które instynktownie mówią, nie wiem, idę na chwilę do łazienki, czy tam idę w kąt i zamykam oczy i liczę na przykład do trzech i w tym czasie próbuję oddychać spokojniej, tak? Bo to jest taki też naturalny sposób, żeby ten spokojniejszy oddech złapać, a jak mamy spokojniejszy oddech, to i emocja się uspokaja i umysł zaczyna lepiej funkcjonować. Albo nie wiem, trzaskam drzwiami i idę na spacer, żeby na przykład nie krzyczeć na swoich bliskich. I to jest wszystko okej. Ale właśnie zastanówcie się, na czym się skupiam w czasie przeżywania stresu. Są też osoby, które na przykład automatycznie chwytają za alkohol, na przykład, nie? Że tam alkohol mnie rozluźni. I oczywiście pewnie, no okej, no jak tam to jest jeden kieliszek raz na jakiś czas, to jakby to nie jest nic złego, ale jeśli robimy to za każdym razem, jak czujemy się zestresowani, a tym bardziej na przykład robimy to często, no to już nie jest okej, tak? Bo tak naprawdę to już jest problem i powinniśmy zmienić to zachowanie. Więc jak będziemy wiedzieć, na czym skupiamy swoją uwagę, to wtedy też możemy coś z tym zrobić, coś zmienić, coś poprawić i gorąco Was do tego zachęcam. No i będzie teraz kontynuować Magda nasze spotkanie. Okej. Dzisiejszy ten nasz temat to kręci się wokół stresu, ale też w takim aspekcie, że chcemy zrozumieć, jak to wszystko działa, żeby też troszkę ten stres odczarować, czyli tak naprawdę spojrzeć szerzej,
po co to jest. I myślę, że właśnie ten dzisiejszy jakby taki fokus na taką fizjologię, biologię ciała pozwala nam właśnie tak spojrzeć, naprawdę zrozumieć, po co nam to jest i że tak naprawdę to jest genialne i bardzo, bardzo, bardzo nam potrzebne. I żeby zrozumieć właśnie, po co tak naprawdę ten stres nam jest i że tak naprawdę taka chęć, żeby jego nie było, często się z tym borykamy, no najchętniej generalnie na naszej takiej liście życzeń to jest to, żeby tego stresu nie było i ciężko nam na przykład sobie z nim radzić, jest właśnie to, żeby zrozumieć, po co naprawdę ten stres nam jest, w jaki sposób my możemy z niego korzystać, no i przede wszystkim jak możemy uczyć się go kontrolować czy nim zarządzać, bo jeżeli będziemy mieć takie narzędzia w ręce, to zwyczajnie będziemy się po prostu czuć pewnie. No i zainspirowany właśnie takim dzisiejszym tematem, czyli właśnie co się dzieje w ciele, co się dzieje właśnie jakby w mózgu, generalnie tak biologicznie, to właśnie jakby chciałabym pociągnąć ten stres od strony właśnie takiej biologii. I taki stres krótkoterminowy, czyli właśnie to, o czym Ela mówiła, czyli taka jakby reakcja, która się w nas wydarza, ona jest wynikiem tego, że nasze ciało jest tak genialnie skonstruowane, że praktycznie od tutaj gardła pod pępek mamy taką całą sieć neuronów, które są jak dynamo, jak takie domino, że w momencie, w którym jakakolwiek taka sytuacja, właśnie ten stresor wydarza się, to w jednym momencie po prostu ten cały system jest uruchamiany, to właśnie włącza całą tą reakcję też w mózgu, co doprowadza właśnie do całej serii właśnie takich chemicznych zdarzeń, które po prostu wyrzucają nam adrenalinę. I to właśnie sprawia, że jesteśmy pobudzeni, przyspiesza nam to serce, czyli to wszystko, co znacie jako swoją reakcję stresową i to, co może być właśnie dla nas problemem, to, co może nas wkurzać, bo my z tym sobie nie radzimy. Natomiast celem tej reakcji tak naprawdę jest to, żeby nas zaktywizować. To tak naprawdę jest taki stres, który nas mobilizuje. To jest taka informacja, halo, tu jest zadanie, ty musisz teraz to zrobić. Tutaj potrzebne jest na przykład, żeby zrobić to, to, to i to. I tak naprawdę, jak spojrzymy na to pod tym kątem, no to jest genialny system, bo to jest trochę tak samo, jak Ela mówiła o emocjach, że jakby wyglądało to życie, gdyby nie było emocji. I pod tym kątem, gdyby nie było tego mechanizmu stresu, no to tak naprawdę to nas by nie było, bo nie bylibyśmy w stanie po prostu na te różne sytuacje reagować. I kiedy spojrzymy na to tak naprawdę pod kątem tego, że okej, to jest tak naprawdę jeden z systemów, tak jakbyśmy byli genialnie zaprojektowanym tworem, który ma jeden system, wiele systemów, natomiast jeden z tych systemów to jest właśnie ten system związany ze stresem i on nas ma aktywizować, mobilizować właśnie, on sprawia, że mamy właśnie podjąć działanie, że chcemy się ruszyć, natomiast właśnie wytwarza się cała ta seria reakcji, z którym nam sobie po prostu trudno poradzić i wtedy pojawia się to wszystko to, o czym mówiła Ela, czyli właśnie nas to paraliżuje, pojawiają się bardzo silne emocje, trudno sobie z tym nam radzić, bo to się dzieje właśnie na poziomie ciała. I w tym stresie krótkoterminowym i z tą reakcją, która dzieje się w stresie krótkoterminowym jest tak, że tego bardzo trudno to na tym zapanować na poziomie umysłu. I na pewno znacie to ze swojej perspektywy, kiedy na przykład czujecie taki stres, kiedy na przykład, nie wiem, macie iść, nie wiem, wystąpić publicznie albo coś ważnego załatwić, albo czekacie na wizytę i kiedy nawet sobie mówicie, nie stresuj się albo przestań się stresować, tak naprawdę to jest dodatkowy stresor. To tak naprawdę jest dodatkowy stresor i albo na przykład, kiedy ktoś się wścieka i wy mu powiedzcie, nie stresuj się. To każdy z nas wie, w jaki sposób taka osoba może zareagować. Więc jakby nie jesteśmy nad tym systemem stresu w stanie zapanować przynajmniej na tym poziomie, w tym momencie, na poziomie naszego umysłu, ale możemy to obejść, ponieważ nasze ciało jest bardzo mądre i tak jak mamy ten system do aktywizowania, mobilizowania się, tak samo mamy system do uspokajania się i to jest zupełnie inny system, równie doskonale zaprojektowany w naszym ciele i on sobie działa sam doskonale, natomiast znając pewne jego mechanizmy, my możemy zacząć świadomie z tego korzystać.
na poziomie po prostu ciała. Ten system zaprojektowany do uspokajania tak naprawdę działa w ten sposób, że on działa odwrotnie, czyli właśnie sprawia, że nasze serce się uspokaja, że właśnie uspokaja się też to ciśnienie, czyli te wszystkie reakcje stresowe w ciele, które odczuwamy, są łagodzone. I o ile jakby bardzo trudno w tym na przykład momencie stresu jest nam zapanować i kontrolować to poprzez umysł, to genialną rzeczą jest to, że ten system zaprojektowany do uspokajania tak naprawdę jest powiązany z oddechem, na który mamy absolutny wpływ. Więc tak naprawdę ucząc się świadomie korzystać z oddechu, tak naprawdę uzyskujemy świadomy dostęp do tego naszego systemu uspokajania. I super rzeczą jest to, że my to wszystko robimy naturalnie, natomiast naukowcy muszą to wszystko udowodnić i zbadać. I po prostu oni to zbadali, że w momencie, w którym my bierzemy wdech, klatka piersiowa się poszerza, to sprawia, że serce jest większe, jego powierzchnia jest większa, co sprawia, że tak jakby trochę jak w silniku spada to ciśnienie wewnątrz, i serce zaczyna przyspieszać, czyli tak naprawdę my to odczuwamy jako właśnie takie poddenerwowanie. Czyli generalnie wdech i dłuższy wdech tak naprawdę może nas pobudzać. I tak samo to jest wykorzystywane przez wielu ludzi, przez sportowców, przez aktorów, czyli generalnie zwracanie uwagi na wdech daje nam tak naprawdę takie pobudzenie, aktywność. I odwrotnie, wydech sprawia, że nasza klatka piersiowa się zmniejsza, ta przestrzeń serca jest mniejsza, czyli generalnie to jest, jakby wysyła to sygnał do naszego mózgu, który w reakcjach następnie wysyła informację, że to bicie serca należy spowolnić. Czyli to prowadzi do tego, że to serce się uspokaja. I teraz tak naprawdę ten dłuższy wydech, my to doskonale znamy ze swojej takiej codziennej praktyki, bo powiedzcie, kto z was, kiedy na przykład ktoś was wkurzył albo gadał coś głupiego, nie wzdychacie, jeśli możecie oczywiście. I się pojawia takie, jeszcze najczęściej z dźwiękiem, prawda? No więc generalnie to zostało przebadane i rzeczywiście to jest jeden z dwóch bardzo szybkich sposobów na uspokojenie ciała tak naprawdę w momencie reakcji stresowej. Czyli my tu po prostu działamy oddechem na ciało, czyli po prostu tak mechanicznie uspokajamy ciało tym oddechem. Więc jedna rzecz to jest właśnie ten dłuższy wydech. I bardzo dobrze, jeżeli on jest połączony z dźwiękiem, z głosem, który z siebie wydajemy. A druga rzecz, która się okazuje, jest jeszcze bardziej tutaj skuteczna i też to jest to, co my znamy ze swojego życia, to są dwa krótkie wdechy i długi wydech. I zauważcie na przykład, że kiedy dziecko płacze albo kiedy my płaczemy, pojawia się taki szloch, to też są dwa wdechy, czyli jest takie... Kiedy my się tak na przykład, no właśnie, kiedy pojawia się taki szlok, kiedy my się tym na przykład zanosimy płaczem, to rzeczywiście ciało naturalnie samo się tak na przykład uspokaja. Dwa wdechy i wydech. I to też zostało przebadane, że to po prostu działa w ten sposób, że te dwa wdechy sprawiają, że więcej powietrza dostaje się do naszych płuc i przez to ten wydech jest silniejszy i sprawia to, że to ciało może się uspokoić i tak naprawdę w takiej sytuacji, powiedzmy, kiedy czekacie na wyniki badań, kiedy wiecie, że to jest po prostu w tym danym czasie rzeczywistym przeżywacie taką sytuację dla was stresującą, to tak naprawdę celowe zastosowanie tej techniki, czyli tak naprawdę nawet 3 takie do 5 cykli tego wydłużonego wydechu sprawia, że po prostu ciało się uspokaja. A to jakby uruchamia to wszystko, o czym mówiła Ela, czyli mamy większy dostęp do tej kory nowej, wtedy właśnie możemy mieć dostęp do większych naszych zasobów, wtedy możemy być bardziej uważni, wtedy możemy być bardziej świadomi, po prostu nie jesteśmy na takim autopilocie. Więc tak naprawdę 3 do 5 takich rund, czyli to trwa od 1,5 do 2 minut, tak naprawdę jest w stanie nas uspokoić na poziomie ciała.
I teraz mamy za sobą tak naprawdę już jakby długą część naszego spotkania, więc ja chciałabym tak naprawdę zaprosić Was teraz do takiego krótkiego przećwiczenia tego, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście działa i przy okazji troszkę zwrócić naszą uwagę na nas samych i taką, może to będzie taką chwilą też na regenerację, więc jeśli tylko jest to w tym momencie dla Ciebie możliwe, to zapraszam Cię do tego, żeby usiąść wygodnie i jeśli tylko możesz zamknąć oczy, to zrób to, jeśli nie możesz, to zrób to po prostu w innym momencie, żeby przećwiczyć. Ważne jest to, żeby po prostu w tym momencie było to dla Ciebie bezpieczne i komfortowe, że możesz po prostu to zrobić. Więc jeśli tylko jest taka możliwość, to na sekundę zamknij oczy i kiedy Twoje oczy już będą zamknięte, to przekieruj swoją uwagę na wrażenia w ciele, które odczuwasz i zauważ w ogóle, w jaki sposób teraz siedzisz. Tak naprawdę, jak jest ułożone Twoje ciało, czy jest Tobie wygodnie, czy możesz zrobić coś, żeby troszkę tą swoją pozycję ciała zmienić, żeby było Ci wygodniej. Bardzo wskazane jest przy tego typu ćwiczenia, kiedy Twoje plecy są wyprostowane tak naturalnie, bo to też pobudza i daje takie poczucie gotowości, więc jeśli tylko masz na to ochotę, to możesz sobie wyobrazić, że na czubku Twojej głowy jest taki sznureczek, który możesz odrobinę pociągnąć do góry i w ten sposób Twoje plecy naturalnie się wyprostują. Zadbaj też o to, żeby Twoje stopy płasko oparły się na podłogę, bo to też umacnia, stabilizuje dolną część Twojego ciała. Ogólnie zadbaj o to, żeby było Ci po prostu teraz wygodniej i dobrze. I zwróć uwagę na te części Twojego ciała, które być może czegoś dotykają, czy na przykład właśnie podłoga, być może fotel, krzesło, na którym siedzisz, być może Twoje ręce czegoś dotykają, Twoich nóg, brzucha. Zwróć uwagę na swoją twarz, na miejsce między brwiami, czy ono jest rozluźnione, czy napięte. Zwróć uwagę na swoją szczękę, czy ona jest napięta, czy rozluźniona. Zobacz, czy możesz się troszkę puścić w dół, żeby się odrobinę rozluźniła, lub jeśli masz ochotę, możesz się delikatnie do siebie uśmiechnąć. I na chwilę przekieruj swoją uwagę na wrażenia w ciele. Zobacz, jakie wrażenia są w tej chwili najbardziej obecne, co czujesz w swoim ciele. Które miejsca w Twoim ciele odczuwasz najwyraźniej w tym momencie. A następnie przekieruj swoją uwagę na oddech i zauważ, w jaki sposób naturalnie oddychasz teraz, w tym momencie. Czyli przez chwilkę poobserwuj, jak pojawia się wdech i wydech. I zobacz, czy możesz skupić się na tym, jak to fizycznie przebiega w Twoim ciele, czyli co fizycznie czujesz, kiedy bierzesz wdech i co czujesz, kiedy robisz wydech. Które miejsca w Twoim ciele odczuwasz najwyraźniej, kiedy bierzesz wdech, że Twój brzuch, klatkę piersiową, może w nosie to czujesz? I co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy robisz wydech? Czy Twoje ciało przy wydechu rozluźnia się? Ale przede wszystkim zobacz, jaki ten oddech jest teraz, kiedy nie musisz tego zmieniać, kontrolować, taki naturalny wdech i wydech. I teraz możemy troszkę poeksperymentować, czyli weź wdech, a następnie dłuższy wydech. Możemy nawet to liczyć do 5. Czyli weź wdech i wydech. 1, 2, 3, 4, 5.
weź wdech i wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przez chwilkę możesz sprawdzić, jak to działa u ciebie, czyli wziąć takie trzy cykle. Wdech i następnie dłuższy wydech, liczony do pięciu. Jeśli chcesz, to ten wydech możesz nawet zrobić ustami. Możesz też wydać wtedy jakiś dodatkowy dźwięk albo westchnienie, ale potraktuj to jako eksperyment. Zobacz, czy cokolwiek zmieni się. Teraz możemy zobaczyć, jak zadziała, kiedy weźmiesz dwa krótkie wdechy, a potem też długi wydech liczony do pięciu. Więc dwa krótkie wdechy i wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa krótkie wdechy i długi wydech. I teraz możesz zrobić 3 do 5 takich cykli, gdzie sprawdzisz dwa krótkie wdechy i dłuższy wydech. I teraz na chwilę wróć jeszcze do takiego swojego zwykłego oddechu i zobacz, jak jest teraz, kiedy oddychasz w sposób naturalny, jaki jest rytm twojego wdechu i wydechu. Czy coś zmieniło się w sposobie twojego oddychania? Zobacz, na ile właśnie tak neutralnie, z ciekawością możesz zaobserwować, czy coś zmieniło się w twoim ciele. Jakie wrażenia teraz odczuwasz? Tak z takiej pozycji obserwatora, badacza, co teraz dzieje się w twoim ciele? Które miejsce odczuwasz najwyraźniej? A następnie możesz powoli zacząć wykonywać jakieś ruchy delikatne na początek. Może poruszyć dłońmi, może stopami, może palcem u stóp lub u rąk. Możesz też zacząć poruszać swoimi ramionami, głową, szyją w swoim tempie, ale żeby też właśnie obserwować wrażenia w ciele, jak to wpływa na twoje samopoczucie, takie właśnie nawet delikatne rozciąganie, poruszanie jednocześnie, żeby troszkę też zebrać siły na te ostatnie parę minut, które jeszcze mamy tutaj razem, więc to jest taki sposób na to, żeby aktywować celowo swój system do uspokajania właśnie poprzez ten dłuższy wydech lub dwa krótkie wydechy i długi wydech. Mam nadzieję, że będziecie to ćwiczyć i praktykować. Ja to bardzo często robię i w takich po prostu w realnych sytuacjach to jest coś zupełnie niezauważalnego. Można być dalej w tej sytuacji i po prostu sobie z tego oddechu w ten sposób korzystać i naprawdę daje to takie poczucie uspokojenia. I to też, co jest bardzo ważne w rozumieniu stresu, też od strony takiej biologicznej, jest to,
że to, o czym mówiliśmy przed chwilą, ten stres krótkoterminowy, on jest tak naprawdę nam bardzo, bardzo potrzebny. On nas mobilizuje, on nas aktywizuje. Tak naprawdę to wszystko, co nas niepokoi w stresie, to jest stres długoterminowy i stres chroniczny. Czyli taka sytuacja, w której jesteśmy bardzo, bardzo długo w sytuacji stresu, bo tak naprawdę jakby sytuacją, można powiedzieć, optymalną, idealną jest taka, kiedy na przykład na poziomie dnia mamy tak, że przeżywamy stres, czyli jest mobilizacja, sytuacja się kończy, przychodzi uspokojenie, przychodzi rozluźnienie. Takim doskonałym przykładem może być na przykład kot, który na przykład śpi, wbiega na podwórko pies, kot reaguje, czyli na przykład albo kota odstrasza, albo sam ucieka i po 5 minutach widzimy, że ten kot dalej śpi. W naszym przypadku po pierwsze zdarza się bardzo często tak, że trudno jest tak krótko te zadania jakby rozwiązać. Poza tym też pojawiają się różne myśli, oceny i to jest dużo, dużo jakby szerszy temat, który sprawia, że my po prostu ten stres przeciągamy, nosimy. Na przykład zdarzyła się jedna sytuacja, my potrafimy ją bardzo długo rozpamiętywać, te emocje bardzo długo się na przykład w nas jakby utrzymują. Czyli na przykład też taka praktyczna informacja jest taka, że właśnie taką idealną sytuacją to byłoby właśnie jakby pod każdej takiej sytuacji stresu szukać rozluźnienia, uspokojenia poprzez przyjemność, poprzez takie całe nasze BHP przeciwstresowe i tu też bardzo odsyłamy Was na naszą stronę internetową ruchspołeczny.org.pl, to jeszcze pokażemy na koniec. Tam jest zakładka zdrowie, cały pierwszy temat dotyczy właśnie dbania o siebie i takiego właśnie no tego BHP przeciwstresowego. Ale tam też jest właśnie cała część dotycząca w ogóle stresu. Natomiast jakby sytuacja idealna to jest taka, że przeżywamy stres, uspokajamy się, czyli na przykład właśnie robimy coś przyjemnego, regenerujemy siły. Natomiast taką informacją dla nas, bardzo konkretną, że na przykład właśnie już nasz system, nasze ciało właściwie przestaje sobie z tym stresem jakby radzić w sposób taki naturalny i że przekraczamy tę granicę tego stresu długoterminowego, chronicznego, który jakby sprawia właśnie, że ten nasz organizm może się jakby może w jakiś sposób jakby podlegać takiemu wyniszczeniu nawet przez ten stres, jest to, kiedy zaczynamy mieć problemy ze snem. Więc kiedy obserwujecie u siebie, że przez dłuższy czas pojawiają się problemy ze snem, że nie wysypiacie się, że ta energia przez noc się nie odnawia, że macie problemy ze snem, to tak naprawdę to jest zapalenie takiej czerwonej lampki, że trzeba temu stresowi bardzo się przejrzeć, czyli z jednej strony uczyć się takich technik, które pomagają zarządzać stresem, a z drugiej strony właśnie dbać o tą przeciwwagę, czyli właśnie ten system kojenia, uspokojenia, który jest nam równie ważny, czyli właśnie dbać o przyjemności, o relacje, o aktywność fizyczną, czyli to wszystko, co po prostu daje nam energię. Czyli to jest taki znak ostrzegawczy, który po prostu daje nam znać, że po prostu tym aspektem po prostu powinniśmy się zająć. I chciałam króciutko jeszcze o czymś takim powiedzieć, jak stres średnioterminowy, ponieważ bardzo często na przykład jest tak, że na przykład te wyzwania, przed którymi my stoimy, one nie są takie krótkie. Czyli na przykład my wiemy, że ta choroba będzie w jakiś sposób trwała dłużej. Wiemy, że wyniki badań mamy na przykład dopiero za 2 miesiące. Wiemy, że po prostu to nie jest taka krótka rzecz, że ta sytuacja z nami, zanim my ją załatwimy, ona z nami będzie dłużej, czyli tak naprawdę jej tak szybko nie załatwimy, że o niej zapomnimy. I to, co w tym momencie możemy robić, to ćwiczyć się tak naprawdę w zwiększaniu zdolności, tak naprawdę naszej fizjologicznej zdolności do przeżywania stresu. I teraz znowu, my to robimy tak naprawdę zupełnie naturalnie, to co Ela też mówiła na początku, poprzez doświadczanie, kiedy wiemy na przykład, że coś było dla nas trudne i już nauczyliśmy sobie z tym radzić, kiedy uczymy się na przykład, że jesteśmy w tej sytuacji, nasze ciało na przykład wariuje, ale my wiemy, że to się dzieje, już znamy się właśnie, to jest cały też ten aspekt, o którym Ela mówiła, dlaczego jest tak ważne, żeby znać swoje i stresory i swoje reakcje, bo kiedy my wiemy, że my mamy takie reakcje i my zawsze tak reagujemy, to możemy się podnosić
czasem uśmiechnąć i sobie powiedzieć, aha, znowu mi się włączyła moja reakcja stresowa. Czyli mamy taką sytuację i to, co jest bardzo korzystne w takim długo jakby przeżywaniu tego powiedzmy dłuższego stresu, świadomie, jest to, że umysł może pozostać spokojny, nawet kiedy ciało nam wariuje, nawet kiedy ciało przeżywa ten stres, to umysł wie, że on w tym momencie przeżywa stres. Czyli my zwiększamy właśnie taką swoją zdolność do przeżywania stresu i każdy z nas tak naprawdę poprzez właśnie jakby uważność względem siebie, poznawanie siebie, poprzez takie świadome tak naprawdę przeżywanie stresu, czyli wiem, że teraz się stresuję, mam takie reakcje, szukam na przykład innego sposobu zareagowania, ale nawet poprzez ten oddech, że ja na chwilę to zatrzymam i nie pójdę jakby w eskalację tej sytuacji, to tak naprawdę ta nasza zdolność, ta wytrzymałość cały czas się zwiększa i myślę, że każdy z nas zna to ze swojego życia. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że ci sami naukowcy, co badają ten prosty oddech, oni doszli też do tego, że można tak naprawdę, można powiedzieć trochę w taki jakby sztuczny sposób zwiększać tą swoją zdolność przeżywania stresu poprzez aktywację innego systemu też w naszym ciele, a mianowicie wzroku. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo kiedy mamy tą reakcję stresową, to jedną z takich jej charakterystycznych rzeczy jest to, że zawęża nam się widzenie. Czyli my po prostu fizycznie zaczynamy bardzo wąsko widzieć. I oni zbadali to, że w momencie, w którym my przeżywamy stres, a jednocześnie włączamy takie widzenie perspektywiczne, taką perspektywę, panoramę, panoramiczne, czyli nawet fizycznie, czysto po prostu wprost rozglądamy się szeroko po otoczeniu, dla naszego umysłu to jest sygnał, że się uspokajamy. I to fizycznie sprawia, że my tak jakby jesteśmy w stanie przeżywać stres, a jednocześnie umysł pozostaje spokojny. I nawet zostało zbadane po prostu to, że można jakby zwiększać tą swoją zdolność przeżywania stresu, czyli na przykład w momencie, w którym jakby ciało jest w takiej sytuacji, czyli nawet poprzez jakby celowy duży wysiłek fizyczny, albo poprzez wejście do sauny, w której serce przyspiesza, albo poprzez chłód, na przykład zimne prysznice, czyli takie sytuacje, które tak naprawdę są dla ciała stresorami i jakby pobudzają tą reakcję stresową, w momencie włączania tego szerokiego patrzenia my jesteśmy w stanie jakby zwiększać tą swoją zdolność, wytrzymałość. Więc może to niekoniecznie są sposoby do realizowania w trakcie choroby hematonkologicznej, natomiast być może jakby kiedy czujemy ten stres, siedząc na przykład w gabinecie albo przeżywając różne sytuacje, być może to też może być wskazówką dotyczącą tego, że na przykład właśnie można też bawić się tym wzrokiem, czyli właśnie badać, jak na ciało wpływa to, jakby, że ten umysł jest spokojny i to nasze widzenie jest szersze. To tak naprawdę jest też, można spojrzeć na to też tak symbolicznie, że dodaje nam po prostu też takie szersze spojrzenie na sytuację. I jeszcze w sytuacji tego stresu chronicznego tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy w kontekście profilaktyki stresu, ale mnie jakoś tak bardzo jakby ujęło to i jakoś tak bardzo dla mnie to przemówiło. Jak gdzieś doszukałam się do takich wyników badań, że tak naprawdę taką rzeczą, którą my jako, nie wiem, gatunek człowieka, jako ssak tak naprawdę jest najlepszym takim panaceum na stres, to są relacje z innymi ludźmi. To jest po prostu kontakt z drugim człowiekiem, taki, w którym my się czujemy dobrze, bezpiecznie, spokojnie, czyli rodzina, przyjaciel, nawet pies, kot, zwierzak, ale tak naprawdę jakby żywe stworzenie, nawet jedna taka osoba i taki realny kontakt z tym jest po prostu naszym takim wentylem bezpieczeństwa do tego, żeby właśnie ten stres chroniczny łagodzić. I tym praktycznie chciałabym zakończyć, bo myślę, że też jesteśmy w takim czasie, że tych relacji z ludźmi mamy mniej, więc dla mnie to było też takie jakby bardzo mobilizujące do tego, żeby właśnie o to zadbać i ma to naprawdę taki bardzo, nawet nie, właśnie ciekawe, że nie tylko na naszą psychikę, ale po prostu też na nasze ciało bardzo, bardzo dobroczynne
wpływ, więc relacje z innymi ludźmi, a co ciekawe, druga taka rzecz, która jest doskonałą profilaktyką, to jest przyjemność, czyli robienie wszystkich rzeczy, które nas cieszą, które radują, które sprawiają, że nam się czegoś chce, to jest właśnie ta doskonała droga, żeby właśnie aktywizować tą drugą stronę mocy, czyli właśnie to wszystko, co daje nam siłę, energii, więc myślę, że do tego was bardzo, bardzo obydwie zachęcamy i zapraszamy was, bo jesteśmy w trakcie takich webinarów, które są co tydzień i one dotyczą bardzo szczegółowo stresu. Najbliższy jest w kolejny poniedziałek o 18:00 i będziemy bardzo o tym jakby już szczegółowiej mówić, czyli będziemy właśnie badać, jakie mamy te swoje stresory, jakie mamy reakcje, tworzyć takie listy, będzie jeszcze więcej różnych narzędzi. Więc mamy nadzieję, że będziecie chcieli, że tak powiem, wejść głębiej w temat, a potem przez kolejne tygodnie będą kolejne tematy. Spotykamy się do 3 grudnia, do 13. Tak, więc mamy jeszcze przed sobą 4 spotkania, więc jesteśmy dokładnie w połowie. Będą kolejne webinary o tematyce hematoonkologicznej, więc będziemy wam na maila wysyłać po prostu linki. Tak, najbliższy 2 grudnia z profesorem Dziamnopoulosem. Tak, i to będzie bardzo podobne spotkanie, gdzie będzie możliwość zadawania swoich pytań. Będziemy mówić też o nowych możliwościach leczenia, jakby pod tym kątem się będziemy zastanawiać, co się zmieniło, jakie są nowe opcje. I dodatkowo, jeżeli jesteście zainteresowani, mamy też webinar o zdrowiu skóry, który jest w przyszłym tygodniu. W każdym razie to, że zapisaliście się na ten webinar, oznacza, że jesteście na naszej liście informacyjnej, więc będziemy wam wysyłać wszystkie informacje dotyczące tego, czym my się zajmujemy. Ten dzisiejszy webinar był też transmitowany na naszym Facebooku, więc jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani nagraniem czy powtórką, to on już jest po prostu na naszym profilu na Facebooku. Polskie tak samo jak poprzednie, bo tutaj się pani Iwona pytała. Wszystkie poprzednie z udziałem naszych gości, czyli te dwugodzinne, są też, można wejść na nasz Facebook. Ja tam wrzuciłam link i możecie sobie do nich wrócić tam po kawałku, czy to, co was interesuje. Te filmy są też na YouTubie naszym, czyli Polskie Amazonki, Ruch Społeczny, PARS. I tam też są nasze playlisty i te webinary są podzielone po prostu na właśnie na hematoonkologię i też jest cała seria właśnie filmów zdrowie, gdzie są nagrane te webinary dotyczące już stricte takiego wsparcia psychologicznego. Więc mamy dla was naprawdę mnóstwo wiedzy. Nie było dzisiaj jakoś tak przestrzeni, żeby porozmawiać z wami tyle rzeczy do przekazania, ale mamy nadzieję, że było to dla was inspirujące i wartościowe spotkanie, że skorzystaliście. Staramy się właśnie, żeby to było dla was jak najbardziej właśnie przydatne, więc jeśli macie jakieś jeszcze przemyślenia na koniec, jest coś, czym chcielibyście się podzielić, to jak najbardziej jest na to przestrzeń. Ale z drugiej strony jest 23, tak, więc chcemy wam już zabierać cennego czasu. 2 godziny to naprawdę jest dużo, jak na takie siedzenie przed ekranem, chociaż też można chodzić w waszym przypadku. Więc dziękujemy wam bardzo. Czytajcie maile od nas, newslettery i przybywajcie, kiedy tylko poczujecie potrzebę. Do zobaczenia. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia. Kończę.